Witamy w kolejnym podcaście. Cześć. To jest siódmy, standardowo od razu na start, 16 wtorek, wszystkie linki w opisie do jakichś Spotify'ów i innych. Myślę, że już tak za 3-4 podcasty nie będzie chciało mi się tego mówić, no ale teraz póki co jeszcze przypominam. Tak jak oczywiście ostatnio prawdopodobnie zahaczymy o temat, który jest w tytule, a reszta będzie jakaś tam poboczna. A dodatek jeszcze, razie, no? Dzisiaj byśmy chcieli się skupić na antagonistach po prostu. Tak, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, bo w sumie jesteśmy dzisiaj, powiedzmy, najmniej przygotowani z tych podcastów, jakby to wyszło mocno, no, wiesz, tak losowo. Ale mamy tych tematów całkiem sporo i zobaczymy tak, jak to wyjdzie. Antagonistów jest całkiem sporo w Naruto i całkiem dobrzy są. W sumie anime takie znane z tego, że ma tych dobrych antagonistów. To w sumie, co ciekawe, to mają antagonistów, którzy są źli, ale są dobrzy. Przecież tak, nie, to akurat jest wielki minus. Ogólnie powiem to, szczerze. Co kto lubi... Ale rzeczywiście nie jest taki typowy antagonista, chociaż mamy takiego jednego, o którym możemy, jeżeli chcesz tak szybko przejść, to mamy takiego jednego, który jest antagonistą z krwi i kości i nazywa się Orochimaru. Robi z pobudek egoistycznych wszystkie rzeczy. Nie, kompletnie nie. Najgorszy przykład dałeś chyba. Czemu? W sensie, wiesz co, ja nie wiem, w sumie to był od początku zamysł też twórcy, że Orochimaru ma być nijaki. W sensie, on nie jest ani zły, ani dobry jednoznacznie. To znaczy, on po prostu zależy, jak leci definiujesz zło, nie? Falowo. On definiuje tak zło, że on, wiesz, powiedzmy, zabijał dzieci dla własnych korzyści. Eksperymentował na nich, zabił Hiruzena i to z czystej nienawiści. Zaatakował wioskę za to, że chciał się zemścić, za to, że nie został Hokage. Ja tu widzę wiele motywów takich, dla których mogę definiować zło. Oczywiście, ja pod tym wszystkim się podpiszę, że to jest złe i w ogóle, i to, ale to nie jest znowu jednoznaczne, nie? W sensie, Orochimaru to jest najmniej chyba trawna postać, mam wrażenie, wiesz? W sensie takim, że jak najbardziej rozumiem to, że on robił złe rzeczy, ale robił też dobre rzeczy. Niekoniecznie, wiesz, z pobudek, no ja chcę zrobić... żeby ten świat był lepszy, tylko po prostu ja robię coś dla siebie, a to przy okazji jest przypadkiem dobre, tak? No ale to już nie chodzi o samą motywację. No dla mnie w pierwszej serii to jest taki przedstawiony typowo, wiesz, takie zło wcielone. W pierwszej serii to jest antagonista 100% i znowu tak. Shippudenie to jest taki tak, Shippudenie, trochę, no, tak, trochę nie. Przedstawiono nam go troszeczkę inaczej, no. Tak. Pokazano nam, że on po prostu się kieruje. A w Boruto to już nie wiem, ale jak celem. Na początku oglądałem, to też wyglądał na takiego dobrego bardziej. Nie, on jest full dobry, w sensie nie ma... On jest takim dobrym tatusiem, który przychodzi na wywiadówkę do Naruto. Tak. I się w biurze siedzą i gadają. W sensie jego cel się zmienił, nie? W Shippudenie jego cele się zmieniły. I zrozumiał, bo to wiesz, bardzo duży wpływ na to miała przegrana z Itachim. Wtedy w walce z Sasuke. Wiesz, wtedy sobie wyszedł tym wężem, dostał tak śmieciowo plaskacza i, wiesz, siedział w Kabuto, nie? I on wtedy, jeżeli go wskrzesił, jak go wskrzesił Sasuke, no to powiedział, że wiele rzeczy zrozumiał, siedząc w nim i właśnie to był ten moment, w którym się zmienia i teraz chce po prostu patrzeć, jaką drogą podąży Sasuke, bo go teraz to w tym momencie ciekawi. I oczywiście wioska nie mogła sobie takiego sobie odrzucić, bo on posiada zbyt wielką wiedzę i jakby jego wiedza może ratować wielu ludzi, aby zabić go też nie za bardzo jest jak. No to wiesz. No tak, ale wiesz co, w sensie Jerzy mówił, o Boże, ale bardzo nie masz racji, po prostu Orochimaru? Nie, po prostu tak. Większość antagonistów, o ile nie wszyscy, teraz sobie nie przypominam, żeby był ktoś taki kompletnie zły i do końca od początku. Shin Uchiha chyba. To jest postać, która ma... Shin Uchiha? Mi się wydaje, kompletnie. Taki twór, który dużo nie rozumiał, który wielu rzeczy nie rozumiał. Tak, ale już nawet olać to, nie? Ale wiesz, Orochimaru i każda praktycznie inna postać, jeżeli chodzi o antagonistę, nie, dobra, znajdzie się kilka jeszcze w Akatsuki, to masz postać na zasadzie, ona jest zła z jakichś tam powodów, ale z dobrych pobudek i finalnie jest dobra, ale żegnamy się z nią. Tak, ale zauważ, że Orochimaru jakby żadnych pobudek dobrych nie miał. Jakby był zły, bo był zły dla siebie. Robił złe rzeczy, może nie był zły, robił złe rzeczy dla wykorzystywania własnych celów. Tak samo jak Danzo, bo w sumie, czy możemy powiedzieć, że Danzo jest zły? W takim razie, jeżeli Orochimaru nie jest zły, to Danzo również. Akurat Danzo to jest coś innego, nie? Danzo jest niby antagonistą, ale kierował się dobrem wioski i mimo tego mówię, że logiczne te wybory są, no to przedstawione nam są jako totalna porażka, jako wprowadzenie wioski w jeszcze gorszy
poprzez logikę. To jest, troszeczkę mnie to denerwowało zawsze, że logiczne rzeczy, jakie robił Danzo, są pokazywane jak... zawsze wychodziły najgorzej. Zawsze się to działo, że tak. Akurat się działo najgorzej, ale jak Naruto powie, wiesz, wola ognia, przyjaciel, no to się uda, to na pewno się uda. To wystarczy. Ale nie, dobrze, że to powiedziałeś, bo ja sobie przypominam jeden komentarz bardzo fajny, bardzo trafny, że w pewnym momencie zaczęli sobie Danzo... Danzo był usprawiedliwieniem dla wszystkiego złego. W pewnym momencie zrobili tak, że nie, mamy tutaj jakieś nieścisłości. Wpierdolmy, że to wina Danzo po prostu, nie? Tak. Danzo uczestniczył we wszystkim, co jest tak, złe. Nienawidźmy go, on stworzył Paina, on stworzył tamtego. Ale też przypomnijmy sobie taki malutki ten, że stworzył Yamato, bez którego Naruto miałby naprawdę potężne problemy na początku Shippudena. Dokładnie. Której, no, Yamato był kluczowy do pewnego momentu, naprawdę był kluczowy. Jeżeli nie ten Mouton, to naprawdę mogłoby się źle wiele rzeczy złych zrobić. I możliwe, żeby Naruto by teraz nie żył tak naprawdę. Sai, jakby sama postać Saja, nie wiem, czy lubisz, czy nie lubisz. Ja lubię. Bardzo jest bezpośredni, bardzo taki... No. On jest... Czyli wiesz, na początku to... lubiłem, wiesz, jego te teksty. On teraz taki Kawaki, powiedzmy, tak? Troszeczkę jest. Znaczy Kawaki jest inny, ale podobnie takie te teksty mają swoje. Nie mam żadnego pojęcia, o czym mówisz tutaj akurat, no, ale tak, no to ci, co oglądają, będą wiedzieć. Tak, ale potem, jak już zaczął się taki zmieniać... No taki niejaki, po prostu szedł na drugi plan. Miał swój ark, w tym arku mi się podobał. Teraz szedł na drugi plan. W Boruto też mi się podoba, po prostu jest takim szefikiem Anbu i tyle. No dobra, ale chodzi mi bardziej o to, że on jest... On jest taki, można powiedzieć, trochę nijaki, ale z jakiegoś powodu, nie? To jest, no, wybrany to jest z uczuć spoko. Był i powoli tak. się do tego uczył. Powoli się tych uczuć... I to bardzo, bardzo mi się podobało ogólnie. Fajny motyw, no. Jego otoczka, nie? A nie, że tak, masz po prostu złą postać, która jest słabo napisana... Hej, patrzę na ciebie, na przykład Conan, i to jest po prostu pusta postać. To jest bez wytłumaczenia, ona jest po prostu nijaka, nie? Zawsze na tę Conan siadasz? Biedna, nie, po prostu, raczej, o Jezu, jak ja sobie tak pomyślę, to jest chyba jeden z najbardziej niewykorzystanych potencjałów. Możliwe. O to. No ona gdzieś tam zawsze z boku stać, czy to w retrospekcjach, tak. Gdzieś tam po prostu takie emo girl po prostu sobie stało. No, najbardziej mi żal chyba tej postaci, tak szczerze mówiąc. To też jest antagonistka, można powiedzieć, po części, tak, każdy jesteśmy w temacie cały czas. Moglibyśmy każdego zakacki jakby omówić i myślę, że to nie byłoby 20 minut. Zrobimy to powoli, ale ten, dobra, bo tak odchodzimy, tak, ale fajnie, tak mi się podoba. No. Lecimy od samego początku, czyli tak powiedziałeś z Orochimaru, to zgodzę się, że w pierwszej serii on chyba nie miał ani jednego takiego czegoś, że zrobię coś, żeby było dobre, nie, nawet przypadkiem. Nie było wątpliwości, nie. Że on strasznie egoistyczne pobudki miał, wiesz? Że nie było żadnych przesłanek ku temu, że jego historia może coś tam powiedzieć, że on kiedyś coś tam mu się stało i tak dalej. To dopiero, mi się wydaje, że w ogóle to było takie założenie, że on jest takim głównym złym, możliwe, że nawet do końca, ale to się obróciło. Często mówimy o tym, że Akatsuki go troszeczkę odsunęło na bok i w sumie tak. Okej. Ja bardzo lubiłem Orochimaru w pierwszej serii, ale już po tym moście, po tej walce z Naruto, które zaprezentowało się bardzo fajnie w tym takim swoim stylu, no to powoli od niego odchodzono i mocno go gnojono za sprawą Itachiego, gdzie w retrospekcjach go na Hita złożył. Po prostu tak. Patrzył na niego, obciął mu rękę i wiesz, Orochimaru trząść dupkę. I tyle. Ale ogółem to, znaczy, no nie, Orochimaru nie jest pierwszym takim antagonistą, bo pierwszym to będzie w takim razie Zabuza, Haku. Okay. I właśnie ja tak sobie teraz myślę, to jest kolejny pattern Naruto. To jest... Kolejny wiesz, przypadek, co ci powiem? Taki, że nie robimy Naruto... ich, a potem nagle... O kurczę, ale jednak... Znaczy, nawet nie o to chodzi. No. Chodzi o to... Oni byli pierwsi, więc tutaj jakby masz największe pole do popisu. Chodzi mi o to, że mnie to w Naruto boli. Jak już zaczniesz analizować, to okazuje się, że dostajemy w kółko to samo. Tak, no motyw jestem taki, jak ty. Bo jest coś takiego. Robiłem to, dlatego. No, Kishimoto uwielbia tak. takie coś. Ale w sumie trzeba przyznać, że dobrze mu to wychodzi. To znaczy, nie, w przypadku antagonistów zazwyczaj to wygląda okej. Okay. Końcówki zazwyczaj są spierdolone, bo oczywiście Talk no Jutsu wierzę na poziom totalny. Do pewnego czasu, wszystko... tak, do pewnego czasu okej. Okay, i do pewnego momentu okej, okay, bo jeżeli mamy odskoczyć sobie od tematu, to ja nie rozumiem sytuacji, w której Obito wszystkie rzeczy zostają przebaczone. Pomyślmy sobie, co on zrobił, wiesz. On zabił rodziców, tak. Na przykład Iruki. Zabił wielu ludzi w ataku na wioskę. Zabił rodziców Naruto. No, stworzył Akatsuki. Zabił Mizukage. Tą wioską całą trząsł. Wioską, no. Jaką? Dźwięku? Wody? Nie dźwięku, ani wody.
tylko już nie pamiętam, Mgły chyba. On był tam właśnie tym kontrolował ją. Wioskę Mgły kontrolował. No wiele strasznych rzeczy zrobił. I takie talk nojutsu, naprawdę ja się modliłem. Proszę nie. Jak ja widziałem ten opening, że on wyciąga do niego rękę, to proszę nie. Żeby to się nie stało. No Obi to jest... No ale to o tym troszeczkę też mówiliśmy, że on miał tak mocno psychikę taką... Tak. Nietypowo nakreśloną. On był chorągiewką po prostu. On sam nie wiedział, czego chce, chociaż bardzo pewny siebie był cały czas. I troszkę mnie bolało, że po tym rozbiciu maski nagle wszystko się odwróciło. Ale no też tak. Wróćmy sobie wiele razy. Nawet ja z tobą nagrałem kiedyś odcinek, nie wiem, czy pamiętasz, nasz pierwszy. Pamiętam. To nagraliśmy, tak, nagraliśmy o tym właśnie, co się stało z jego psychiką po otwarciu tej maski. Jakby wtedy właśnie stał się tym bardziej takim sobą niż Madara Uchiha, którym 100% uwierzył, że jest. On miał różne stany, tak. I niektóre stany z tych można lubić, tak samo jak ja robiłem ostatnio Topkę Akatsuki, to też mówiłem, że ciągle jak ja słyszę Tobi, to mam jego najlepszą według mnie wersję, czyli Śmieszka, slash tego OP typa walczącego z Conan i tak dalej, ten z maską pomarańczową głównie. Mm. Bo to wszystko później, jak rozwalili jego maskę, to Obito przestał mi się to po prostu prysło, podobać. Tak, w sensie, prysło, w sensie nie, na początku być może to było takie, o Jezu, ale to jest dobre. Ale jak wszystko zaczęło się jakby klarować, pokazywać to wszystko, że wiesz, że to wszystko jest połączone i fajnie, to pokazało się, że on jest cipcia po prostu z tego Obito się okazuje finalnie. Nie, gościu, tak, który potrafi tam masakrować wszystkich, walczy ze swoim starym mistrzem i po prostu jedne z najlepszych animacji w całej serii, nie? Jakby kozak totalny, wbija sobie, o pamiętam też do chyba odcinka potrzebowałem tego, jak on sobie dał się Kakashiemu złapać, żeby pograć z Naruto sobie, po czym po prostu użył Kamui i sobie uciekł stamtąd, nie? Wiesz, totalny badass, co mi zrobicie, nie? Tak, po czym, taka wielka pewność po czym siebie. Takie, no rzeczywiście źle zrobiłem, to teraz przejdę na dobrą stronę. Tak, Naruto powiedział, jesteś Obito Uchiha, on, ja pierdolę, jestem Obito Uchiha? No i rzeczywiście, ty, zapomniałem jak się nazywa. Jestem Madara, ja Madara nie jestem, no to pech. No ale wiemy, można zrozumieć tam jego, można jakoś się zagłębiać w to i to rozumieć, ale nie powiem, żeby to było dobre. Dla mnie to było po Nagato, tak, ale wiesz po co? Nagato to już powinno być ostatnie talk nojutsu według mnie. Wiele osób, ja też zrobię i tak jeszcze jakiś taki obszerny pewnie... odcinek o talk nojutsu ogółem. Chociaż też wpisali, żebyśmy zrobili talk nojutsu trochę też poruszymy. Ja też robiłem z 30 minut odcinek nawet kiedyś o tym. Bo chodzi o to, że jakby podstawy, pomysł na to jest super. W sensie, no hej, można kogoś przegadać i jeżeli on nie jest tak 100% uparty i po prostu mówi, jak ty mówisz coś, z czym się nie zgadzam, to w ogóle ci nie słucham, nie? To da się jakby uzmysłowić człowieka, że o, jesteś tam... W tym się mylisz, no nikt nie jest po prostu idealny i nie wie najlepiej o wszystkim, nie? Nikt nie jest zły z natury, to sobie powiedzmy. Wszystko tak. Jakby, wszystko ma swój powód, nie? Naruto to dobrze pokazuje, że wszystko ma swój powód, chociażby najgorsze zbrodnie mogą być jakoś wytłumaczone, kierowane przez jakąś tragedię. I to Naruto w sumie pokazuje bardzo dobrze, ale te jakby... Nie za bardzo. Ale z drugiej strony, sorry, że dzisiaj wetchnę, bo chcę dokończyć twoją myśl, mi się jakby ona podoba, że wszystko fajnie, pięknie, tylko że nie z każdym, nie wszyscy, znaczy w sensie wszyscy są źli z jakiegoś powodu, bo coś tam się wydarzyło i wiadomo, nikt nie jest zły z natury, ale no, nie każdy finalnie ci przejdzie na dobrą stronę, no kurde. W sumie tak trochę było, w sensie... bo powiedzmy Zakaski, kto się nie stał jakby dobry na koniec, powiedzmy Deidara zawsze się trzymał swojego, Deidara. Co go uwielbiam, nie Sasori, tylko Kakuzu, Hidan i chyba tutaj stoimy, co? I Kisame powiedzmy, Kisame chyba... trzymał się swojego motywu, on jest lojalny, on chciał te Infinity Tsukuyomi. No mamy 4 osoby, tak? No. A reszta właśnie podłała Sasori. Dobra, ale bo znowu odskoczyliśmy tak ostro, to może wróćmy do początku i dlatego ja też zahaczyłem o to, że to jest taki właśnie powtarzalny strasznie pattern, że masz Zabuzę i Haku, pierwszych antagonistów, i oni po prostu, wiesz, oni byli pierwsi, to było naprawdę spoko, emocjonujące bardzo, nie? Takie, wiesz, ten świat nie jest kolorowy, tylko dobry albo tylko zły. I to było naprawdę okej. Okay. No, taki... Problem w tym, że później było to powtarzane naprawdę, naprawdę wiele razy. I to już jest gówniane, że praktycznie nie masz osób, tak jak wymieniliśmy sobie z Akatsuki, które do samego końca by były no złe, tak uznajmy to. Ja się bardzo cieszę, że Madara nie dał się na to nabrać, że nawet nie próbowano z nim. On był taki, kurwa,
pewny siebie. Tylko... I ten, że... Chodzi ci o tą ostatnią scenę może, jeżeli chcesz przytoczyć tę ostatnią scenę z nim. On się nie zgodził wcale z niczym. On tylko powiedział, że... No ja zacytuję, bo pamiętam... z Hashiramą wtedy rozmawiał i powiedział, tak. Moje, jak i twoje marzenia legły w gruzach. I tyle, nie? I Hashirama mu powiedział, że teraz to przyszłość nie należy do nas, tylko do tego, do ludzi. I trzeba zostawiać swoją wolę jakby młodszym. I on wtedy powiedział, no tak więc, tak czy inaczej bym poległ, nie? I to tyle w sumie, jakby nie przyznał się do tego błędu, no dobra, że to co może robił... Ja to źle było... zapamiętałem, no. No, czyli nie przyznał się do błędu, że ten Infinity Tsukuyomi to był totalny żart, tylko powiedział, że jego marzenia legły w gruzach, tak samo Hashiramy, nie? I tak to się skończyło. I to mi się podobało, że on jakoś się trzymał tego do końca. I bardzo mi się podobało, że nie dał się. Nie było, nie spróbowano nawet tego momentu. Nie wiesz, że ja się bałem, że zaraz przyzwał jego brata na przykład i będzie jakiś tam, wiesz, albo wiesz, było taki motyw na wojnie, mocny, że Tobirama powiedział do Sasuke, że jesteś bardzo podobny do brata Madary, nie? W sensie, że zabawałeś trochę. Tak, i to było takie piękne. Ja sobie myślę, kurde, zaraz, wiesz, przypomnij mu swojego brata i zaraz będą ten, Madara, bum, mieczyk. Nie chcesz do mnie dołączyć? Tak, zabijam cię, ja sobie... elo. Ja sobie przypomniałem właśnie to, jak on po prostu nabił i trzyma sobie w górze, nie? Tak, jestem zakochany w tej postaci, to jest piękne, kurwa. Nie, no to tak, no. No tak jak gadaliśmy, Madara jest taką postacią w prawie 100% zajebiście napisaną, poza takimi rzeczami właśnie jak siema, spłakałem się, bo tam... Jego backstory było niewykorzystane. No, jego backstory... Nie wszystko, co dodali do niego, było tak fajne i spójne, mam wrażenie. Tak, tak. Tak jak gadaliśmy przedtem, nie? W którymś tam podcaście, że gdyby nie ta scena, to ja bym w ogóle nie przyczepił się do tego, że on jakkolwiek był, jak to nazywałem, płaczkiem, jego nie? Przeszłość nie do końca była spójna z jego postacią. On się wydawał bardzo inny, bardzo inny. Jakby on po sobie nawet nie dał chwileczkę znać, że kiedykolwiek jakieś promyki dobra miał w sobie. Zero, zero. Możliwe, że to jest właśnie to działanie Sharingana. To znaczy, wiesz co ci powiem? Akurat te Talk no Jutsu, o trochę też był potraktowany Talk no Jutsu przez Hashiramę za młodu. Bo oni tam, wiesz, widywali się, ale to nie było takie, że haha, od razu jesteśmy przyjaciółmi, tylko że on też jakby... Już na samego początku mówił mu, że trochę to jest naiwne i tak dalej, ale w końcu przeszli do takiego wspólnego myślenia, że hej, no może ta wioska będzie właśnie spoko pomysłem, nie? Tak, tak. Więc to bardziej tak najbardziej sumie... to pasowało mi to akurat. No, to w sumie bardziej Madara jakby uległ. To właśnie, kiedy coś mówiłeś o tym, gadaliśmy kiedyś, o czym my gadaliśmy wtedy? Przy okazji Madary, nie pamiętam nawet. Chodzi ci pewnie o to, że coś tam było, że klan Uchiha to płaczki. Pewnie o to ci chodzi. Ja się przyczepiłem, że właśnie ta rozmowa na samym koniec, no. Że jak on nie został wybrany w Hokage, to wtedy. To mi nie pasuje najbardziej. I chyba. Czyli to jego pogodzenie się z Hashiramą ci się nie podoba ogólnie, tak? Że co mi się jakby nie podoba? Pogodzenie się z Hashiramą i założenie, wspólne założenie wioski po wojnie takiej ich. To ci nie podoba. To znaczy... Nie wiem, to bardziej akurat te pogodzenie, jak on dał mu tu ultimatum, to mi się nie podobała decyzja Hashiramy po prostu. Zamysł. To było takie... No nie było to logiczne, ale to jest ta wola ognia, która zawsze ma rację, ale jest nielogiczna. To jest Naruto troszeczkę minus, bo ta wola ognia rzeczywiście jest leciutko ale finalnie nie, spoko, że założyli to. Bardziej mi też chodzi o to, że już było takie, dobra, Zetsu mnie przekonał, ja znalazłem sobie nowy cel, wiesz, tam, w sensie Zetsu przekonał, zmanipulował i tak dalej, no to akurat mi już tak nie siadło. No, to też mi nie siadło. Za bardzo, może nieobiektywnie ja na to patrzę, ale dla mnie był zbyt mądry, żeby na takie coś, było zbyt głupie, takie bez sensu, że to znaczy, dał się właśnie zmanipulować Zetsu, na dodatek uwierzył, że Black Zetsu to jest jego połówka jego woli, co jest? Naprawdę, myślę sobie o tym, czemu Madara miał pomyśleć, że wiesz, Zetsu, to jest jednak, tobie tak jednak nie to jest taki świat magii, wiesz, jak to sobie uznać, że to jest możliwe. To jest Naruto, tam wszystko może być, nie? Tak, tak, koniec końców wszystko jest możliwe, tak. Ale podobać to mi się... Sam Madara na wojnie i sam Madara jako Tobi, to piękność tej całej serii, bo jako... Tak, tak powiedziałeś, że on był zbyt inteligentny, to właśnie dla mnie... Madara nigdy nie był taki, wiesz, top 10 najbardziej... No, chyba teraz się wjebałem, bo robiłem jakieś topkę na inteligentniejszy osób. Ja też go nie dałem. Widzisz, ale jestem na odwrót. Ale akurat tamta topka, ja mu zrobię remaster, bo ona była robiona tak totalnie, po prostu z dupy. Mówię, zrobimy sobie pierwsze 10 osób i chuj.
Nie. Znaczy, no... Koniec. Jakby... Ja tak zrobiłem to teraz. Teraz mam zamiar zrobić to całkowicie inaczej, tak bardziej z researchem, ze statystyk i tak dalej. Ja uważam, że jest inteligentny, może nie na top 10, bo tych postaci mam naprawdę wiele i sam właśnie ale, tak ale mówię, nie dałem go do tego top 10. To zależy, bo on mi się nie wydaje takim, wiesz, mądrym, rozsądnym człowiekiem, tylko bardziej on jest... Kieruje się jasnym celem, jasnym swoim celem, ale jego mastermindy w sumie troszeczkę tam były, chociaż możliwe, że jest to spora zasługa Zetsu, na przykład użycie Izanami lub Izanagi, zawsze zapominam, prawdopodobnie Izanami, ale jak najwyżej poprawicie. Znaczy, chodzi mi o to, że on jako taka normalna postać, nie chodzi mi o walkę, jest taki, no nie jest przecięty, nie jest to kurde Naruto IQ z pierwszej serii, tylko chodzi o to, że w walce to jest super... Mądry typ. Chodzi on o inteligencja bojowa, tak? Na bardzo wysokim poziomie, bo w końcu o to mi chodzi. To naprawdę, naprawdę jeden z mocniejszych, nie? Ale taka po prostu ogólna inteligencja, mądrość, slash tam, nie wiem, jak ja bardzo, nie wiem, pierwiastki świetnie obliczam, tak sobie to wyobrażam, to nie, to on mi tu nie pasuje. No, danie się zmanipulowanie Zetsu daje nam jasny przekaz, chociaż ja chciałbym bardzo wierzyć, że tak nie jest. To właśnie ta manipulacja Zetsu mocno nam pokazuje, że jednak aż tak inteligentny i przenikliwy to on nie jest, nie? Mhm. I kto, no. kogo golimy następnego? Dobra, no to bo tak, jak mieliśmy tego Zetsu mówię, znaczy mieliśmy tego Haku i Zabuzę, no to tylko krótko powiem, że no oni byli pierwsi i to było bardzo, bardzo spoko, ta cała historia ich po prostu. Ona nie była długa, była widowiskowa przede wszystkim. No i oglądało się zazwyczaj to za dzieciaka, większość obejrzała to za dzieciaka, to tym bardziej robiły emocje. No i jako, że byli pierwsi i nie patrząc z perspektywy, że praktycznie każdy kolejny antagonista będzie potraktowany identycznie jak oni, no to bardzo, bardzo spoko moim zdaniem. Nie wiem, jak ty się do tego odniesiesz. Ja też bardzo lubię te sceny. W końcu ja to oglądałem akurat pierwsze 60 odcinków Naruto, jak nie więcej, do Zamienu na Chunina, tego głównego na arenie. Oglądałem i to tak bez żartów z 20 razy, bo to leciało na GTX-ie, z tego co ja pamiętam. Tak, i tak. Ja też oglądałem to w telewizji. Tak, no. I to się resetowało cały czas. Ja całą rodziną oglądałem w domu to, dwóch braci, tak, i rodzice. Tak naprawdę w tamtych czasach ciężko było obejrzeć coś tak. Nawet jak było tych odcinków bodajże, ja zawsze mam w głowie 51 czy 52 odcinki na samym początku. Tak, do treningu Zebisu było, a potem się resetowało i w kółko leciało. Potem na AXN wyszło więcej odcinków, z tego co pamiętam. To znaczy wiadomo, jak to było w telewizji, nie? Dzisiaj mogłeś oglądać 30 odcinek, a jutro oglądałeś 5, więc to jest takie strasznie randomowe akurat. Więc oglądało się często te same odcinki wiele, wiele razy. No i dla mnie to nie bolało, bo akurat te sceny były bardzo intensywne, bardzo zajebiste. Naruto, to nie? Chyba pierwszego. Dla mnie najlepszy moment, te pierwsze 25 odcinków, bo tam do 30 może, no to... To najlepszy moment całej pierwszej serii według mnie. No to egzaminy, wszystko, no to jakby... Klimacik. Jak na mnie do końca egzaminów, na pewno tam nie było walki chyba już Sasuke, z tego co pamiętam. No się chyba urwało, nie. Zanim była w ogóle walka na Sasuke. Na GTX się była przed samym turniejem, było do treningu Zebisu, jak Zebisu przyszedł na te... No właśnie, to było zaraz po tej fazie walk po prostu jeden versus jeden, taki tych pierwszych, no, nie? Nawet Jiraiya się nie zdążył pokazać. No to był odcinek przed Jiraiją prawdopodobnie. Bo tam Ebisu był, oni tam musieli się chodzić po wodzie i potem przyszedł Jiraiya i tego już nie zobaczyliśmy w polskiej wersji, bo to chyba dubbingie nawet było. Co nawet sobie nie wyobrażam, w sensie, no ja nawet nie pamiętam, w sensie nie pamiętam tego, że to było złe. Ja pamiętam, że to było okej, ale puszczałem sobie teraz w necie. Wtedy tego nie oceniałeś, nie miałeś za bardzo porównania, więc brałeś to, co miałeś. Więc wiesz, wtedy to by było takie, dobra, oglądam, bo jest. No, ale ja też jak nawet rewatchowałem Naruto, bo wiesz, ja też oglądałem kiedyś w telewizji, później nic nie pamiętałem z tego, mówię, rewatch zrobię i oglądałem z dubbingiem na początku. O, widzisz. Sam z własnej woli. Masochista. Ale nieświadomo. No, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to jest złe. No, bo nie miałem porównania, nie? Tak. Mamy Zabuzę i Haku chyba załatwionych, tak? Tak, drugi się pokazuje w sumie Orochimaru / Kabuto. Kabuto to w sumie taki dodatek do antagonisty. Powiedzmy, że moglibyśmy to nazwać samym Orochimaru, o którym sobie już troszeczkę powiedzieliśmy. I to też był bardzo fajny motyw. Na początku, nawet jeżeli nie patrzymy jeszcze na walkę z Hiruzenem, tylko na przykład las śmierci. Gdzie walka z Sasuke, ten jego przerażający, taka groza od niego, wiesz, bita. To było takie, ten jego śmiech, taki straszny. Jezus Maria. No i on był wtedy kobietą w tym lesie.
Tak. I też jeszcze nie zdawałem sprawy, co z tego wyniknie. Myślałem, że to kobieta cały czas. Zresztą nie wiadomo, czym on jest w danej chwili. Wiadomo, bo on ma różne płcie. No tak. lub żadną, lub każdą. Więc... No chyba jest po prostu mężczyzną. Urodził się chłopem, ale ciała ma różne, wiesz? W sensie... Tak, ciała ma różne, to wiadomo. Aktualnie ma prawdopodobnie sztuczne ciało, tak samo jak na przykład Micki. I teraz jest totalnie obojniakiem w tej chwili. Mm-hmm. No ale dobra, no to tak naprawdę powiedzieliśmy trochę sobie o Orochimaru. Patrząc na pierwszą serię, to był naprawdę moim zdaniem bardzo takim kozak. No po prostu antagonistą z krwi i kości. Tam nie było w ogóle mowy o czymś dobrym. Tak. To się dopiero później zmienia. A potem już jakby co do antagonistów, to jeszcze mamy tych popleczników Orochimaru. Nie wiem, czy chcemy się jakokolwiek do nich odejść, chociaż Kimimaro powinniśmy się odnieść, bo to w sumie jest postać troszeczkę niedoceniana. Możemy, tak, jak powiedzieliśmy sobie Orochimaru, możemy tutaj powiedzmy zakończyć, bo trochę powiedzieliśmy wcześniej, że on jest takim antagonistą z typu pierwsza seria bardzo, bardzo zły, później powiedzieliśmy sporo w sumie. Różnie po prostu, nie? Tak. Zależy od momentu, w którym oglądacie. Raz jest taki też zły, chce wszystko dla siebie, a z drugiej strony jest taki no to ja w sumie pomogę wszystkim tutaj i sobie wskrzeszę Hokage, żeby pomóc na wojnie, nie? Tak. Zależnie kiedy spojrzycie na Orochimaru, taki on jest. Ja go lubię ogółem. Ja od deski do deski go lubię, nie przeszkadza mi to, że jest raz zły, raz dobry. W Shippudenie nie przekonuje mnie ani trochę, w Shippudenie, ale w pierwszej serii 10 na 10. No. I teraz mamy no, jego ziomków, czyli czwórka dźwięku. I teraz w sumie to piątka można powiedzieć. Ta czwórka to useless, to tam jakby fajne te walki były i tak dalej, okej. Ale jakoś się specjalnie nie wyróżniali, to były po prostu dzieciaki z umiejętnościami, ale ten Kimimaro, no to jednak... Kimimaro robił robotę, tak. Tak. Ja mam dosłownie te same odczucia, w sensie czwórka dźwięku, jak za pierwszym razem oglądałem, to było dla mnie takie... W sensie to było po to, żeby każdy z nich dostał jakąś tam walkę, nie? Ja tylko czekałem na Sasuke z Naruto wtedy, tylko też jak najszybciej, żeby poprzewijać, tak. Ale tak było. Ale ta czwórka dźwięku to była moim zdaniem taka... Chyba najbardziej z nich wszystkich podobał mi się Jirobo, bo Choji bardzo zrobił robotę i pamiętam, że najlepsza walka z tej czwórki, że robił. Najlepsza walka z tej czwórki była. No, że on to było jako jedyny go solo zrobił, bo reszcie chyba pomogła Wioska Piasku. Temari, Kabuto, nie Kabuto, tylko Kankuro. Temari pomogła Shikamaru, Kankuro pomógł Kibie, a nie, Neji też zrobił solo chyba. Możliwe, no do niego pasuje. Tak, Gara poszedł na Kimimaro. Mhm. Bo Rock Lee tam z nim walczył. Tak jest, no i Rock Lee też tam zrobił piękną robotę. Szkoda, że odeszli od tego pianego mistrza, bo to było piękne nawiązanie do tej kinematografii. On kiedyś jeszcze, ale chyba w filerach tylko wystąpił. No, jakby Kishimoto od tego odszedł. Jakby to było takie przecież silne, czemu nigdy tego nie użył? Po co mu bramę, jak on sobie bardzo nieprzewidywalny, nie? Dwa kielichy sobie wali sake i jest naprawdę nieprzewidywalny. To było coś, co w Naruto jest... Dwie idealne rzeczy w Naruto. Znaczy, jak miałbym wymienić trzy zajebiste rzeczy w Naruto, to bym powiedział tak. Antagoniści ogółem, animacje walk, wiadomo, większość i humor, nie? W sensie niektórym nie pasuje ten humor, niektórym pasuje, ale dla mnie to wszystko było w tych odcinkach z Rock Lee vs. Kimimaro, nie? Humor, bo on nawalony gościu robi jakieś powalone rzeczy. No. Druga sprawa, zajebiście to było zanimowane. No i trzecia sprawa, że Kimimaro też był antagonistą, który był moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo spoko, nie? Tak jest. No w sumie to właśnie taka kolebka tego było, tego Naruto. Takie idealne połączenie. To rzeczywiście, no. I Kimimaro jest... Ja ci powiem, że na początku to aż się trochę brzydziłem, jak on, wiesz, wyciągnął swój kręgosłup czy coś. To było takie... Aż się ten, wykręcałem. Ale finalnie, no, Kimimaro to... I to w ogóle ten, powiedzmy, nie wiem, czy to nazwać ark. Cała walka Kimimaro z Rock Lee oraz z Garą i to, jak ona się skończyła, że gościu po prostu zabiłby ich prawdopodobnie. Gdyby nie fakt, że choroba go wykończyła, no tak to, jest to całe było zajebiste. On dostał chyba mniej watch time'u niż cała czwórka dźwięku pozostała, a po prostu bił ich na łeb, nie? Swoją historią i w ogóle wszystkim. Tak, on dostał backstory jeszcze z Jugo, naprawdę. I potem jego imię kręciło się w Shippudenie właśnie przy okazji zbierania drużyny przez Sasuke. I to znowu fajne wspomnienie było o nim. Naprawdę
niedoceniana troszeczkę postać, troszkę się zapomina o niej, się nie dziwię, bo dostała się mało screen time'u. Ja ci powiem, że chyba ale się porządnie. Nie, znaczy, przynajmniej u mnie się chyba nie zapomina. Bardzo dużo osób kojarzy Kimimaro i mówią, że wow, ale kozak totalny, nie? I że wszyscy chcieliby zobaczyć więcej tego Kimimaro. W sensie oczywiście, ja też bym chciał, a jednocześnie bym nie chciał, bo wiesz, to nie jest... zawsze musi iść w dobrą stronę, nie? W sensie, tak, możliwe, że jest fajny dlatego, sobie samego... bo było jak było, nie? W sensie nic nie trzeba zmieniać, po prostu jest jak jest i tak niech zostanie, bo jest dobrze. Nieraz lepiej nie odkopywać rzeczy, tak samo na przykład jak Edo Tensei i zniszczenie na przykład takich ludzi jak Sasori, skopanie ich po ryju. Wszyscy praktycznie, którzy z Akatsuki byli po prostu opluci, pokonani przez wszystkich. Niech oni powinni zostać sobie w tej ziemi i byśmy zapamiętali ich wiele lepiej, niż żeby Kakuzu miał się obudzić, wziął dwa serce od Radomu, dostał plaskacza od Chojiego i tyle, i go zapieczętowali. No jeszcze ta, przecież ten go Bashosenem porobiła, jedno serce. No taki poziom ten był wtedy. Ajajaj. Także, no, ale dobra. To wracając szybko do Kimimaro, to ja bym ocenił go bardzo, bardzo dobrze i nie zmieniłbym nic w tych walkach tak naprawdę, dosłownie nic. To jak się zakończyła, było też mocno emocjonujące. No i to tak jak mówię, nie zawsze dodać coś, w sensie, żeby dodali jakieś, wiesz, co się działo przed, czy coś. No. Jakby to było zostało zrealizowane dobrze, no to spoko, ale no nie ma takiej gwarancji. To nie jest tak, że będziecie zajebistą postać, która już jest przehypowana, może to nie. Po prostu jest bardzo lubiana, interesująca i na pewno coś zrobią z nimi interesującego. No to, co mówiliśmy z Madarą. Po prostu te odejście i pożegnanie się z Hashiramą, jak dla mnie było totalnym po prostu zaprzeczeniem całego Madary. No, w sumie nie wiem, czy mi tak uznał, że zaprzeczeniem aż... Ale wolał... Znaczy, może nie, no bo tak, to było uzasadnione tym, że Zetsu go zmanipulował, tak? Ale to było takie... Znaczy, bardzo ciotowate jak na Madarę Koksa totalnego, który kurde wojnę sobie wywołał, bo chciał i mógł. Znaczy on w sumie nic takiego nie powiedział, jakby... Tak jak mówiłem, przyznającego się do błędu. Tylko powiedział po prostu... Uznał fakt, że jego cele i marzenia legły w gruzach. I teraz zostaną sobie... A nie mówię o samym końcu, nie mówię jak on już przegrał z Hashiramą, chodzi mi o tym jak odchodził z wioski, o tym mówię. Aha, okej. No, to jest trochę hipokryzji, nie został Hokage. W nim jest jakby, kłóci się ta przeszłość z jego przeszłością, pokazują go jako mocnego hipokrytę. I to w wielu aspektach, chyba mówiliśmy trochę też o tym właśnie przy okazji Uchichów. Tak, no. Dobra, czyli mamy Kimimaro i tak jak sobie spojrzę dalej... Chyba musimy do Akatsuki przejść. Był tam, wiesz, Itachi i Kisame w pierwszej serii, ale oni dosłownie tam prawie nic nie pokazali, oprócz Itachiego, który w tamtym momencie, no też był chyba 100% antagonistą, taki z krwi o kości, zły do szpiku kości, nie? No, hej, wziął sobie, on chyba wtedy połamał rękę Sasuke, bo mógł. Przypomniał mu o rzezi klanu, żeby mu zryć psychę. 48 godzin, przypomnijmy, że miał tę wizję przez kilka sekund. Kakashi jego tak samo porobił Sharinganem, rzucił na niego Tsukuyomi po to, żeby po prostu dźgało go co chwilę. Tak. Też 3 dni tortur, 2 albo 3 dni tortur miał takich ciągłych w kilka sekund. Da, i właśnie tak jak ci mówiłem to już w momencie, w którym mi powiedziałeś, że Itachi od początku nie miał być dobry, tylko dopiero tak się zmieniło w trakcie. Lampeczka się zaświeciła, ja to może być dobre. Zacząłem mocno zauważać, nie? No. Po prostu któregoś dnia pewnie Kishimoto na kiblu sobie coś wymyślił, mówi kurde, a ja robię tak. No to dobra, lecimy, bo mogę, bo można, bo to jeszcze nie jest jakby nic z góry ustalone, nie? No i zresztą zrobił to co zawsze, czyli postać, której nienawidzimy, która robi takie złe rzeczy, nagle się okazuje, że on był taki dobry, że cały świat ale ratuje. Ale właśnie, jak dla mnie, to mi uratował postać tą. Nie wiem, jak ty odnosisz się do Itachiego ogółem, nie? Ja go uwielbiam i ja go dopiero zacząłem uwielbiać od momentu, w którym się okazał właśnie dobry. W sensie, to akurat nie Talk no Jutsu, to jest co innego.
Ale właśnie ja nie lubiłem Itachiego do końca i nawet jak była walka Itachi versus Sasuke, to ja kibicowałem Sasuke. W sensie, Sasuke też nie lubiłem, ale jeszcze Itachiego bardziej. I właśnie dla mnie ten Itachi był taki zły, że wiesz, Kakashiego mi tućga, Sasuke łamie rękę, nie? Patrzy cały czas na rzeź swojego klanu, jak rodziców go zabija. To był po prostu typ zły do szpiku kości. A ja mam tam, wiesz. I to nie było taki, że ja się nim hajpuję. W drugą stronę było. Umieć cała po prostu cała ocena o Itachim zmieniła się w momencie, w którym się okazało, że on był tak naprawdę dobry, tylko pozory z twarzą, nie? Widzisz, ja miałem na odwrót, bo ja, jak wiesz, ja mam te fetysze swoje antagonistów i czym bardziej zły, czym bardziej przerażający, pewny siebie i chłodny, tym lepszy. Ale to widzisz, zależy od postaci, bo mówię, Itachi mnie tak nie interesował za bardzo do tego momentu, nie? Ale Madara? Jakby Madara od początku do końca, moim zdaniem, totalny kozak, nie? Więc to jest taka różnica. Po prostu Itachi mi nie siadł do tego momentu, nie? A w momencie, kiedy się okazało, że on był dobrym braciszkiem, to mówię, wow. No taka jedna z lepszych historii na pewno. Na pewno troszeczkę naciągana, ale dobrze, że stało jak się stało, bo jednak jak widzimy, jak ta postać się ogromna stała w oczach ludzi. I rzeczywiście, taka historia była dobra i potrzebna. No ja nie wiem, czy oglądałeś, pewnie nie, mój chyba ostatni odcinek z Topką Akatsuki versus tam raczej według popularności. Spojrzałem. Aha, no i nie wiesz pewnie, kto wygrał. Nie pamiętam. Przejrzałem sobie, ale bardzo ładnie zmontowane, tyle mogę ci powiedzieć, bo Itachi. Tak, mi się też ten podobało, jak ktoś to zrobił, kozacko bardzo. Ale Itachi oczywiście wygrał i ja tam sprawdzałem te rankingi popularności z databułków i tak dalej. One nie są, wiesz, na 100% aktualne i do któregoś tam momentu to wiadomo, że nie wszystko się zgadza, ale oczywiście Itachi sam miał chyba tam 11 tysięcy głosów, nie? A wszyscy pozostali razem wzięci mieli 20 tysięcy, więc Itachi robił 1/3 wszystkich głosów sam. Więc to zrobiło robotę, to po prostu co. No to pokazuje właśnie, jak ta historia siadła ludziom bardzo. Szczególnie takim ludziom, którzy się nie zastanawiają zbytnio, a wtedy co? Dlaczego on był wtedy taki? Tylko wiesz, widzą to, co widzą i mówią, no kurde, teraz to jest ciarki mam. I wtedy powiem ci tak, to może właśnie historia Itachiego może się różnić w zależności od tego, jak oglądałeś. Bo ja wiesz, oglądałem to na bieżąco, więc co się działo? To, że on tam kiedyś torturował Kakashiego, to dla mnie to było 4 lata temu, nie? Kto by to pamiętał? Ale jeżeli oglądasz to na bieżąco, nie, kurde, obejrzysz Naruto w 2 miesiące, no to więcej rzeczy pamiętasz, tak? Mówisz, kurde, jasne. Ale to mi się nie spina, że on jest dobrym ziomkiem, ale łamie rękę swojemu bratu, tam rzuca na niego genjutsu, na swojego byłego zioma z Anbu tak samo. Co jest, kurde, jaki to jest ten, jakie to są pozory, tak, że on wbił do wioski po to, żeby Danzo uspokoić. Trochę to śmierdzi, nie? Tak, śmierdzi na kilometr. Ale jak się oglądało na bieżąco, no to byłeś w stanie to uwierzyć, ja uwierzyłem. Boję się trochę, że jak z Rimu czuję, to będę miał odmienne zdanie. Bardzo możliwe, no. Na pewno już nawet dużo wiesz, w sensie wiesz o tej historii, to... Ale jak ci się do tej pory podoba, to może i się nie zmieni. Chyba, że zobaczysz jeszcze coś bardziej niespójnego. To wtedy może ci troszeczkę zaburzy, ale... Itachi jest koksem i tak. No jest... zobaczymy. Tak, ale jakby sobie tak określić tą pierwszą serię... To będzie jeszcze ten Kisame, to nawet bym nie patrzył na niego w pierwszej serii, bo to było... Nie ma sensu. Co tam, raz same Hadą wziął, zamachnął znaczy, się może? Kisame był takim jakby, wiesz, też ani zły do szpiku kości, ani jakiś antagonistą specjalnym, on po prostu był w tej organizacji, był po prostu takim paladynem, wiesz o co chodzi, że on jest bardzo chwała, rodzina, ojczyzna i tak dalej. I będzie... Ale bardzo, bardzo, jak dla mnie bardzo spoko postać. Tak. Nie taka właśnie, też, on nie był... Też było trzeba takiej postaci jakby... Tak, neutralny, on nie był właśnie taki przesiąknięty do szpiku kości, ale ja bardzo go lubiłem. On był po prostu taki honorowy. Tak. No taki paladny właśnie, mi się przypomina. On był tak naprawdę, tak jak przeciętny protagonista z Naruto, tylko po drugiej stronie, tak naprawdę. W sensie, to był na przykład... Gościu z odmiennym zdaniem, jakby trzymający się swojego. No. I fajnie, i fajnie to było. I no w sumie to co dużo mówić, po prostu Kisame podołał swojej roli. Jeszcze nam wypadła jedna postać chyba tylko i wyłącznie z pierwszego Naruto, czyli Gaara. O kurczę. Bo Gaara też był antagonistą. Jeżeli tak, no to mówimy też o Nejim, możemy powiedzieć.
Bo Neji też był antagonistą. Czy on był takim antagonistą? Może nie tak jak Gara, ale to był ten wątek, że to jest ten zły, niedobry, którego trzeba pokonać. I też tylko do Jutsu, nie? Na Gara, no tak samo, może. Tak no Jutsu. Też go pokonał. A właśnie, ja sobie nie uświadomiłem, że Neji też padł ofiarą tak. O, i to jakiego? No tak. I to potężnego, taki, że Distracted dostał i dostał kreta spod ziemi. Jasna sprawa. No, to było akurat głupie, ale dobra. To opiewało potężnie. Ale dobra, no to tak, ale Nedziego bym nie zaliczył do... No Gara to dla mnie, tak jak mówiłem ci, że to jest mój crush totalny z Orochimaru razem. Tak. I Gara to jeszcze bardziej. Nie wiem, jak on mi się, tak mi się spodobała jego cała ta historia i ta postać naprawdę. Tak mi to siadło, Jezus Maria. No w pierwszym Naruto miałem do niego mieszane uczucia. Był naprawdę, naprawdę zły i to chyba bardziej niż Orochimaru, nie? On po prostu chciał zabijać, on dla samej przyjemności. Tak, ale już wiedzieliśmy, to było uwarunkowane różnymi rzeczami, ale to, też fajne ale było, to było wow. No. Taki malutki, taki potężny, kurczę, nie no, z takim backstory. Tak, naprawdę, pierwsza postać Naruto, która mi się tak bardzo spodobała. To jest akurat definicja postaci, której lubię z pierwszej serii. Mm-hmm. Jeszcze jakbym miał powiedzieć, to jego syn w Boruto, bo tam oglądałem początki. Shinki. Przynajmniej Shinki do ten. Na egzaminie spełniał rolę bycia drugim Garą. Troszeczkę tak. Znaczy, on taki z charakteru jest, nie ale wiem, jak on rzeczywiście, on jest jakby pewny siebie, troszeczkę cwaniacki, ale jakby dobry. Też jakby stał, nie masz... wyjebane mam, róbcie tak. Co chcecie. Oczywiście przegrał, bo fabuł... Nie pamiętam, czy przegrał. Ja ci mogę powiedzieć, jak było. Nie. W sumie nie wiem, czy sobie... Nie, dobra, nie spoilerują, bo to Boruto akurat. Przegrał, nie także... przegrał, że tak powiem. Przegrał, nie wiem, czy przegrał, nie wiem, czy wygrał. No i macie, nie wiecie teraz, musicie obejrzeć, żeby wiedzieć. Ale w każdym razie, nawet jeżeli będziecie oglądać, to i tak będziecie się spodziewać, co się stanie, bo hej... To jest Naruto / Boruto. Nie, Boruto to już w ogóle bardziej jest przewidywalne. Akurat Boruto jest gnojony, potężny. Jak się oglądało Naruto. Na początku potężnie gnojony. Tak. Taki, że mamy go... No widać, że to jest tak zrobione, że mamy go nienawidzić. Mamy go jak najbardziej znielubić. Ale już nie chodzi mi o postać. Chodzi mi o to, że jak się oglądało Naruto... I znowu, to jest problem tego, że Naruto, uniwersum całe, czyli Boruto też, jest strasznie powtarzalne i... W Boruto to już w ogóle wiesz, co się wydarzy, bo to była w dużej części kopia jeden do jednego z pierwszego Naruto, nie? Troszeczkę chcieli nam zaserwować taką, wiesz, tutaj troszeczkę nostalgia z pierwszej serii, tak, tutaj troszkę ale dodatki. Właśnie, wiesz co? Czy to wyszło niektórzy, dobrze? Niektórzy to... Tak sobie, tak sobie. No właśnie, bo niektórzy odbierają to, że to jest taki pyk, takie wiesz, pstryczek, hej widzowie, zobaczcie, wink, easter wink. Egg. A dla mnie to już było do pożygu po prostu, bo tak dużo się działo, że to po prostu była ta sama historia z innymi postaciami. Masz tak, drużynę siódmą. Druga jest drużyna siódma, która składa się dosłownie z tych samych postaci, co była w pierwszym Naruto i to jest... Podobne to charaktery jest, troszeczkę, te. No różne. Tak. Tak, jeżeli ich poznamy, to tam różnice zauważymy. No, kurczę, jakby... No, ale... Na to początku jest, tak się jest, zdaje, ale tak. Potem te różnice naprawdę są nakreślane bardzo dobra, mocno. Nie no, okej, okay, mówię o początku, o tym co ja oglądałem, nie będę się wypowiadał na dalszy temat, nie? Tak. Ale chodzi o to, że to tam było mocno takie przewidywalne. Historia z dzwoneczkami. Ona się pojawiła w Naruto chyba 4 razy, jeżeli dobrze sięgam pamięcią. I niby była przedstawiona na początku, że to Kakashi, wiesz, pokazał ją, nie? I przecież Hiruzen mówił, jaka to jest ta... ten egzamin jest ciężki i nikt go prawie nie zdaje, że po prostu nikt nie zdał przy Kakashi, nie? No. A później się okazało, że Hiruzen zrobił dokładnie ten sam test. Minato tak samo. Tak, Minato tak samo. Później Kakashi, Czy Hiruzen jest pewny, tak? Ale wiem, że Minato na pewno, a Hiruzena nie pamiętam. Ale na pewno możliwe. Był robiony, bo tak, ja pamiętam, robiłem ostatnio bo to było w tym samym miejscu nawet, gdzie, wiesz, że złapali, tak samo, że złapali Jiraiya tam w pułapkę, tak identyko, wiesz, no. Jeden do jednego, to samo było z Obito, taka powtórka, no i tutaj mamy akurat dokładnie, troszeczkę to, inaczej to jest to samo 4 razy, nie? I dla niektórych to jest takie, hej, macie tutaj easter egg, widzicie, że się powtarzają rzeczy, a to jest dla mnie... Kurwa, no narysowaliście to samo, tylko z innymi postaciami. I to jest... Dla niektórych to po jest... Po co ja mam to oglądać? Dla niektórych to jest to kopia, a raczej mi się wydaje, że dla nich to nie było takie, że nie mają pomysłu, ale chcieli troszeczkę tak przypomnieć starszym widzom jakby tą nostalgię, tą serię. Ja bym żygałem osobiście. Tak, nie powiem, że to wyszło jakoś dobrze. Wydaje mi się, że egzamin... Może nie aż taki chujowy bardzo, ale nie wypadł zbyt dobrze na tle całej serii.
Czekaj, było coś jeszcze, bo ja tak mówiłem, że robiłem mnóstwo odcinków o Boruto, że jakie to jest słabe, bo oczywiście ja robię częściej odcinki o Sakurze i Boruto niż o Itachim, którego kocham, bo trzeba gnoić. Ale jak robiłem, to pamiętam, że znalazłem screeny, gdzie chyba Shikadai, jak walczył z kimś tam, to miał dosłownie te same ruchy, co nie, to by nie pasowało, jest inna postać, nie pamiętam, już wiem, nieważne kto, nie? Ale ja wiem, kto, o co ci chodzi, wiem, o co ci chodzi, tak, ale tak, tak, było identyczne, coś. Nie? Tak. I ktoś powie, wow, ale to jest takie, wiesz, nawiązanie, właśnie... Nawiązanie, że córka, syn, 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 nawiązanie, ojciec, a dla mnie, kurwa, to jest to samo. To nie ogląda mi się tego ciekawie. Znaczy, nie wydaje mi się, tym bardziej, że wiem, co się stanie. Na pewno nie był to zamysł twórców, żeby... A, weźmiemy sobie scenę, podjebiemy 20-letnią tak. scenę, i będziemy musieli rysować, hehehe. To raczej nie tak no by nie, działo. Nie, bo i ale tak ludzie tak mogą tak to odebrać. Zrobić, no. Ja też się nie dziwię, że jeżeli ktoś nawet świeżutko oglądał tę serię, bo jeżeli patrz, oglądasz raz tą serię, oglądałeś 15 lat temu na bieżąco, no to powiedziałbym, że nawet... Ludziom może ta nostalgia się troszeczkę wkroczyć i chcesz powiedzieć, może o i kurde, tak, ja to pamiętam troszeczkę, wiesz, ale ja też rozumiem, że niektórzy powiedzą, że nie, no to już było, dajcie coś innego, też rozumiem. I to też zależy, jak to patrzy. Opinię. Ja przedstawiam swoją, że no mi to po prostu nie siada, to jest dla mnie, no nie tyle lenistwo, ja wiem, co oni mieli na myśli, ale jak dla mnie to nie jest ciekawe, bo to jest bardzo przewidywalne wtedy, wiesz, te same ruchy, to już wiesz, kto wygra, nie? W sensie już i tak wiesz, kto wygra. Wiesz, że Naruto nie przegra w Naruto, bo to jest nazwa Naruto, nie? No shounen'y jakoś niespecjalnie się, wiesz, wyróżniają plot twistami, ale jednak troszeczkę tam zobaczymy później w Boruto. No i tak to po prostu ujmiemy. Znowu odleciliśmy trochę, ale... Wędrujemy z pierwszej serii do Boruto. Ha, bo o Garze nic nie powiedzieliśmy chyba. O kim? O Garze, tylko że jest duży. Dużo nie trzeba mówić, bo to sobie możemy podpiąć... Też do Orochimaru i do Kimimaro, no. Bardzo podobna rzecz, byli bardzo dobrze skonstruowani jako ten antagonista. W sumie Gara był taki troszeczkę jak Orochimaru, w sensie z krwi i kości. W sensie on po prostu zabijał i się z tego cieszył. Mm-hmm. I miał dobry ubaw. No i ale akurat Total Knojutsu też bardzo mi się spodobało. No, wszystko co związane tam z Garą z pierwszej serii mi się bardzo spodobało. Dokładnie. Nic bym nie zmienił. Bo niektórzy mają takie, że Garę nie powinni zmieniać. No i ja myślę, że jakby nie zmienili go, nie? W sensie on dalej by był zły, to też miałby swój urok, jasne. Ale nie przeszkadza mi w ogóle, że Total Knojutsu w tym przypadku czyli zadziałało. I jest, dla mnie wiesz, to jest dziecko, wiesz. To jest dziecko, które jeszcze nie ma ukształtowanej psychiki, tak, która ma zniszczoną tą psychikę. Dlatego i dla mnie to ma uwarunkowanie logiczne jak najbardziej, że to jeszcze... Dokładnie, bo to jest w tym momencie, to Total Knojutsu jest zrobione tak, no dobrze, bo... No dużo łatwiej przekonać gościa, który ma tam 13 lat, tak, niż gościa, który ma 30 kilka, tak. Dodajmy, mówię tutaj Obito. Dodajmy, że przez 15, jak nie więcej, rozpierdalał cały świat. Tak, a potem w jednej rozmowie mówi, dobra, to dobra, sorry z Kakashi, no, bądźmy no bo przyjaciółmi. Zobacz, to nie jest, w przypadku Gary, on nie miał przyjaciół, bo wszyscy się go bali, nie? I zobaczył tego Naruto, ciarki mnie przeszły teraz, nie wiem czemu, ale dobrze. I zobaczył Naruto, który był dokładnie taki sam jak on, a jednak... nielubiany, no. I nagle, hej, ale on ma przyjaciół, ja też bym chciał. No. Coś robię źle, co on robi dobrze, nie? I wytłumaczył takie, mu po prostu doszczętnie, co zrobić, jak zrobić, dostał z bani. I słownie, też to i nie pięściami. Wierzył, że przegra. No i uwierzył, że jeżeli Naruto mówi, to może być prawda. I ładnie to było uwarunkowane, że jakby nie może mieć problemu z tym na pewno. No i tak jak mówiliśmy, gorzej, jeżeli... Robi to 16-latek 30-latkowi, który jest tak mocno już uwarunkowany. Chociaż no, każdy może mieć problemy i... No jasne. Dobra, bo to no, już wiesz, możesz być bardzo chwiejny mając 50 lat, tak, nie? To, tak. To jest akurat taki jednak, ten... Ale jednak masz tą ciągłość dziwne... swoją, nie? Jak Obito, że ciągłość, że on tak bardzo robi złe rzeczy i nic go nie ruszyło. W sumie nie widzieliśmy, no czy właśnie... on gdzieś tam w kącie nie płacze, niby to wiesz. Ale wszystkie jego te przedstawienia się, jego pokazywania, on był tak nieziemsko pewny siebie. Taki, tak, że tak musi być i koniec, ale... I coś tam pękło w nim i szkoda, i trochę dziwne, po prostu jest dla mnie jedyna rzecz, ja to wszystko rozumiem, ale dziwne mnie to jest, że to po 16 latach się stało, jeżeli zobaczył Naruto w końcu, bo w Naruto znowu zobaczył siebie, jestem taki jak ty, taki jak ja, takie same marzenie, bo tu każdy chce zostać Hokage i każdy jest tam zły, no taki ten motyw podążał się od początku do końca i bardzo kręciło się to wokół Obito. Nie powiem, że to właśnie... mi się te złe jest, ale jest takich troszeczkę malutkich rzeczy, które mi się nie podobały w tej historii. Jest po prostu bardzo dużo Naruto takich, mam wrażenie, chorągiewek, nie? No bo
Mało kto jest pewny od samego początku do samego końca w swoim zdaniu, tak żeby się nie zmienić. Ja powiem teraz rzecz, której nie powinienem mówić. Nasze talk no jutsu na mnie raczej nie działa. Przepraszam bardzo, ale dobrze, po części założyłem, znaczy chciałem ten podcast zrobić z tego powodu, żeby właśnie mieć inną opinię. I to jest spoko, ja jestem w stanie komuś przyznać rację. Tylko, że ja jestem na to za głupi po prostu, że jestem na tyle uparty, znaczy, że możemy porozmawiać o tym. Znaczy wiesz, subiektywna opinia. O presji Kanu Ucicha. No, tak, ale chodzi mi o to, że... Obiektywizm nie istnieje tak naprawdę. Obiektywizm to jest mit totalny. Każdy ma jakoś tam ziarenko prawdy jednak w sobie. Jasne, tylko właśnie problem w tym jest, że ja jestem ignorantem, slash jestem uparty i... Bardzo, bardzo ciężko jest mnie przekonać, nie? W sensie takim, że my rozmawialiśmy w tamtych podcastach na przykład o presji Kania Ucicha i to nie tak, że ja cię kłamałem, że się z tobą zgadzam czy coś, tylko że ja już tak słabo to pamiętam i tak mam zdanie sprzed tego podcastu. Mam wrażenie. Być może coś się zmieniło, ale to nie działa na zasadzie takie jak w Naruto, nie? Że wystarczy godzinę sobie pogadać z typem, żeby cały światopogląd się zmienił, bo my gadamy o jednej głupiej rzeczy, i ja nawet nie mam pewności, czy cokolwiek to we mnie zmieniło. Chociaż no przyznawałem ci w niektórych miejscach rację, nie? To jest proces, mi się nie wydaje, że jedną rozmową można cokolwiek zmienić jak w Naruto, ale to jest właśnie taki proces latami, nie wiem. Bo jakbyśmy gadali bardzo często o tych podobnych rzeczach, no to wtedy może być się coś zmieniło, ale też wątpię, żeby nagle takie światełko w głowie, lampeczka. A, jednak tak. To ciężko. Nie, no takie rzeczy mogą być, że... bo na przykład, wiesz, ale właśnie ta perspektywa też jest ciekawa i to nie ma tak, że... No, inne spojrzenie, całe nasze talk, tak, całe talk to rzucu jest wywalone, bo ja na przykład do tej pory nigdy chyba nie spotkałem się z opinią, że Neji padł talk no jutsu i nie zauważyłem tego, a rzeczywiście przecież tak było. Nie? Tak było, no. No. Przegrał, ale... Ale tak, no jutsu zadziałało potężnie. I po walce. Ja zawsze miałem takie coś, że jak miałem nagrać to tak, no jutsu, to chciałem powiedzieć, że zawsze z kolejnego na kolejny było coraz gorzej, no ale jak zobaczymy na to Naruto, to niekoniecznie tak było. Zobacz, pierwsze tak, no jutsu to jest Zabuza / Haku i to bardziej taki Haku jest przekonany, nie? Znaczy no, czy tam było tak no jutsu? Tam nie było tak no jutsu TBH według mnie. Tam Zabuza po prostu sam się przekonał, znaczy udawał, że nie zależy mu na haku, nie? Jakby, ale okazało się, że jak zginęła, że coś mi pękło i się odpalił. Bo Naruto tylko krzyknął, wiesz, Zabuza mówił, że jak ja to pamiętam, że haku jest narzędziem, jak zginęła już, nie? Że on to go nie interesuje i haku chętnie by za niego zginął. I Naruto się odpalił, nie? Twój towarzysz, jak tak możesz? Wiesz, i on tam stał sobie i się rozpłakał. Tam co, wiesz, zamknij się, bachorze i tak dalej, się rzucił na tych wszystkich ninja, którzy tam chcieli ich załatwić. I tak się skończyła ich historia i potem, wiesz, położył się koło haku. No to może i tak. No to ale tak, dobra, no to załóżmy, że Neji był pierwszy. Taki talk no jutsu. No. Tak. Chyba tak. No i co? Mamy Neji Gaara. I to było bardzo słabe. U Nejiego? No. No moim zdaniem to było bardzo, bardzo słabe tak no jutsu. W takim kontekście, że wolałbyś, żeby go nie było? Czy było źle skonstruowane, źle to przebiegło wszystko? Czy wolałbym... Znaczy no... Chętnie bym nie chciał w ogóle sceny talk no jutsu na Neji, bo może jakkolwiek by go kurwa później rozbudowali. Nie, po prostu porzucili go, był przekonany, to już zapisane, skończony temat, tak? No, skończony, troszeczkę taki skończony temat był. Ale nawet jeśli to dla mnie było takie, no, słabo. Wiesz, sama ta walka to, była, że... samo to, że tak. Wygrał było tak no jutsu, tak. Bo on powiedział, że Naruto nie ma szans wygrać, bo Neji jest geniuszem, takie jest przeznaczenie, on wierzy w to przeznaczenie i nic jakby... temu nie zapobiegnie, bo on też miał tą przeszłość, o której mówiliśmy jakiś czas temu. No i Naruto mówi, że to nie jest prawda, że każdy jakby warunkuje sam swoją przyszłość. W końcu, na samym końcu to się okazało, całe talk no jutsu nieprawda, bo reinkarnacje. Tak. ale tak. No, Kishimoto trochę zbeształ jego talk no jutsu. No ale no nawet jeśli, nie, to takie było... No, w ogóle Naruto nie powinien wtedy wygrać, to jest to. I właśnie to, że on wygrał, to mam wrażenie zmieniło wszystko, nie? Jakby nie wygrał, to po prostu by nie zadziałało, bo Neji powiedział, ha, i co, jednak ci się nie udało. Tak, ale tak, mam rację. Pokonaniem, to było takie talk no jutsu wersja 5 trochę, nie? Ale mi nie siadło w ogóle to talk no jutsu. Ja w sumie jeszcze tego nie traktowałem jako talk no jutsu, takie, że... Znaczy,
Jakby, no właśnie też nie miałem jakby porównania wtedy. Wtedy też nie. Takie wiesz, po prostu to było. I myślałem, że spoko. Jakoś nie, też nie miałem specjalnych uczuć co do tego. Mnie bardzo interesował właśnie Orochimaru i Gaara przede wszystkim, ale nie powiedziałbym, że to było jakieś dla mnie chujowe, ale było okej, okay, było fajne. Tyle. No ja bym powiedział, że tak teraz bym powiedział, bo wtedy pewnie się ekscytowałem, że o, ale go zrobił, ha, ha, ha. No, no. I tak dalej. Z Gaarą idąc, tak, no Jutsu, jak najbardziej spoko. Tak, 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 już mówiliśmy sobie o tym i w tym momencie powinniśmy przejść sobie do Shippudena, bo w sumie mamy godzinkę. Tak, przechodzimy. A to Shippudenie dopiero się zaczyna. Speedrun robimy teraz. Lecimy. Tak. Sasori, antagonista. Bardzo źle przedstawiony. O, w sensie, tutaj mamy konflikt. Nie bardzo źle, dobra. Źle się wysłowiłem. Dobra, powiedz, to się odniosłem. Źle zginął. Bardzo, bardzo o to mi chodziło. Nie podobało ci się to? No wiadomo było, że przegra, nie? Jakby nie kibicowałem mu, oglądając to na bieżąco. Miałem na niego totalnie wylane, ale no był na tyle potężny, że powinien to wygrać. To cała, mi się wydaje, że cała jego ta walka to była właśnie walka z jego resztkami, jakby, nie wiem, resztkami charakteru, resztkami, jak to się nazywa? Jak ktoś ma jakby w sobie dobroć albo nie, odróżnia dobro od zła, jak to się nazywa? O Jezu. Ale to nie wiem, chyba empatia? Albo nie wiem, albo empatia. Zapomniałem. Że wiesz, on wydało się bardzo nieempatyczny, tak się mówi. I jakby wiesz, wytegowany z uczuć, ale jednak ta babcia, ta walka z babcią i z tymi maskotkami, pupetami, chuj wie czym, wiesz o co chodzi? Z lalkami, dobra, tak. Tego słowa mi wiekowało. Jakby troszeczkę otworzyło mu tą głowę, troszkę mu o tym przypomniało. I te, jego backstory to było też genialne według mnie. I nie wiem, czy pamiętasz te całe backstory? Tak, tak. Znowu, że on miał rodziców, oni zginęli, więc tak, on sobie zrobił marionetki, żeby móc się z nimi przytulać i tak dalej. Tak, znaczy, tak. I tam też wiele zawiniła jego babcia tak naprawdę w tej całej historii. No, pewnie tak. Bo... już nie pamiętam dokładnie, ale no. Pewnie tak. No wiesz, ona sama się obwiniała, że to wyszło jak wyszło. Tego, no. Wiesz, ona nie chciała mu... Najgorsze wiesz, co było w tym wszystkim? Ja sobie zrobiłem też o tym odcinek i w sumie jako jeden z niewielu moich mi się podoba, że ona nie powiedziała mu, że rodzice nie żyją, rozumiesz? Wiesz, powiedziała mu, że oni niedługo wrócą z misji, wiedząc już, że oni nie żyją i on na nich czekał. Tak. Wiesz, on miał takie w sobie takie coś, nie w sobie takie coś, tylko wiecznie był zniecierpliwiony, nienawidził czekać, powtarzał to, że nienawidził czekać. To się bierze stąd, że nienawidził czekać na rodziców. Bo on czekał na tych rodziców, czekał i nie doczekał się, nie mógł się doczekać. I to był wielki błąd jego babci, że jako małe dziecko nie, jakby w żaden sposób mu nie pomogła. Dała mu lalki, dała mu jakieś zastępstwo za rodziców, po to, żeby właśnie sobie na nich czekał. I on w końcu uznał, że lalki są lepsze, bo może je mieć cały czas. Są niematerialne, nie mogą zginąć i teraz to oni będą jego rodzicami i się zakochał w tych lalkach. I przez to tak mu się ułożyło w głowie, że on sam tą lalką zostanie, bo to jest jakby sztuka idealna, człowiek jest zbyt kruchy i tak dalej, i tak dalej. I to jest wszystko uwarunkowane tym, że jego babka spierdoliła wychowanie tego dziecka, nie mówiąc mu o tym. Ja bardzo dużo przy okazji odcinka o Sasori bardzo czytałem dużo o psychologii i o właśnie o śmierci rodziców i dziecka w stosunku do tego. Także nie wiem, nie będę się tutaj rozgadywał drugi raz. Jeżeli chcecie, to sobie obejście ten odcinek o Sasorim, tam jest wszystko ładnie utegowane, ale wydaje mi się, że ta jego śmierć jest... Tylko, jeżeli chodzi o siłę, to nie, okej. Ale rozumiem, że cała ta walka jakby tą empatię troszeczkę pobudziła mu i jego ostatnia chwila, no to wiesz, taka jakby pewnie dla niego nawet niezrozumiała chęć jakby bycia z rodzicami. Rodzice go zaatakowali, nie? On mógł tego uniknąć, babcia mówiła Chio, że z łatwością mógł tego uniknąć i ich zabić. I zabić i babcie Chiyo czy tam Sakurę, nie? Ona powiedziała, że to ona powinna być ta, która zginie w tej walce. Ale on po prostu miał jakieś tam resztki swojej empatii i poczuł taką znowu bliskość z rodzicami, że wolał zostać przecięty, żeby być tam obok nich. Tak to odbieram. No. I dla mnie, jeżeli oglądamy sobie tak to po prostu, to dla mnie powiedziałbym takie, po co on to zrobił? Przecież on był taki silny i tak dalej, ale tak analizując to wszystko od początku do końca, to bardzo mi się to podoba i to jest taki troszkę ukryty motywyk, taki psychologiczny i taki rozbudowujący tą postać i dla mnie to jest taka, no ja bym powiedział, że top 3 moich ulubionych postaci z Akatsuki z fajnym backstory, z takim pokręconym, który trzeba się wgłębić, żeby zrozumieć, bo naprawdę jest tam wiele takich aspektów psychologicznych, bo jeżeli się w to nie wgłębimy, no to może nam się wydawać takie puste i troszeczkę głupie,
ale takie nie jest tak naprawdę. Tak, a czy widzisz, bo to jest ta kwestia. Trzeba się w to wgłębić. I tak. Teraz jak tego słuchałem, naprawdę znowu ciarkiem przeszło, nie wiem, może mi się inno tutaj jest czy coś, ale naprawdę bardzo, bardzo fajnie to opisałeś. Spodobało mi się to, jakby znowu to też to miałem takie flashbacki z tego, co się oglądało i rzeczywiście to wszystko jest uzasadnione, jakby ta historia i teraz rozumiem, dlaczego on tak zrobił, ale znowu, ja nigdy chyba nie researchowałem go tak mocno pod względem właśnie takiej historii i w ogóle jej opisania postaci, dlatego też odbieram go tak, że on nie musiał zginąć i powinien to wygrać, nie? A ty masz właśnie to, że no to było uzasadnione, dlaczego on zginął, tak sam się podłożył. Ja wiem, że on się podłożył sam, nie? Ale chodzi o to, że no to było takie moim zdaniem trochę niezrozumiałe na bieżąco, ale też z drugiej strony ja byłem wtedy młodszy dużo, wiesz, pozapominałem. Nie zrozumiałem tego tak dobrze. Tak na oko można to odebrać różne sposoby na pewno, ale właśnie żeby jakby starać się zrozumieć tą historię, kto wie, może Kishimoto nawet nie miał na celu na myśli tego, ale jeżeli się zagłębimy, no to możemy znaleźć takie wyjście tego bohatera. Nie, no to tak, no to w takim razie zauważyłem, że mówię nie, no, albo nie, przecinek, tak, to coś tam, to tak jakbym nie wiedział, co chcę myśleć. W każdym razie tak uznajesz to, że Sasori w takim razie był taką dobrą postacią. No. Tym bardziej, że po Edo Tensei moim zdaniem nie stracił. Jako jeden z niewielu. Bo już był takim dobrym i on sam odszedł na swoich warunkach, nie? Tak, tak. To było właśnie fajne, że odszedł na swoich warunkach. Już był tą odmienioną postacią. On był tą postacią którą umarł dosłownie dwie sekundy przed tym, jak się sam podłożył, tak, nie? I ocknął się. Dobrą, no, powiedzmy, postacią. Tak, tak. I troszeczkę mu się przestawiło w głowie. On chciał po prostu sobie odejść i mieć spokój. I wiesz, upewnić się, że ta jego sztuka, za którą tak bardzo podążał, za którą uważał, że jest taka już ostateczna, no to jakby przejdzie dalej. Całe, tak, i przejdzie ona dalej, tak. Że Kankuro, wiesz, on powierzył mu swoją marionetkę i marionetkę rodziców, i żeby je przekazywał dalej. Mhm. Bo mu bardzo chodziło o to, żeby to wszystko trwało, żeby jego rodzice nadal trwali, żeby się nie skończyli. I tak samo on, sam jako sztuka. No i to, i dzięki temu jakby dał sobie spokój i tam odszedł w pokoju. To też nie mam tutaj zarzutu. Może co do pokonania, ale to wiadomo, szybka akcja, to była wojna, to nie było czasu na zabawy. Dostały tam jakiś tam sposobem po prostu zaskoczenia, dostali zamknięci w skrzynkach Kankuro, w lalkach Kankuro, przebici ostrzem czakry, żeby nie mogli używać technik, co potem dziwne, że nie używali tego. To Deidare tak zrobili, ale ten, no Sasori sam w sumie chciał odejść. Tak, nawet tak, ale tam po chwili gadania, bo on gadał z Kabuto właśnie i tam Kabuto go przegadał, powiedzmy, nie przegadał, ale może po prostu uświadczył go w przekonaniu, że ta sztuka Kankuro, to zostaje. I on wtedy powiedział, dobra. I tyle. No, co do Deidare, no to w tym... Nie, do Deidare musielibyśmy też od początku. Ja się boję, że to może potrwać 3 godziny. Bo to... Nie, myślę, że szybko. No, to sorry, tak naprawdę szybko nam zszedł, jak zobaczyłem. A Deidare to już bym kontynuował teraz, bo on jakby był z nim w drużynie. Tak, partner jego, no. I taki tak. pierwszy z Akatsuki, który mieliśmy do czynienia. I to znowu też ludzie go... Albo właśnie są takie dwa obozy w sumie. Albo go bardzo lubisz... I go jesteś totalnie w nim zajarany, albo go nienawidzisz. I to ja jest nawet tak nie, no, trzy obozy, jest ci obojętny, to jestem ja w tym obozie ogólnie. Tak? Mnie w ogóle Deidara nie ruszył, w sensie. Nie ruszył. Tak? Jego ego, taki nie egocentryzm, tylko... To znaczy, kurczę, jego taki on styl jest bycia, charakterystyczny, wiesz? Nie? No, jego styl bycia, jest, no. Taki nie do przebicia, tak. Taki... Mu nie gadasz, on po prostu będzie rzucał sobie tymi bombami i go nic więcej nie interesuje. Jego interesuje tylko sztuka, jest taki uszczypliwy, taki wiesz, udaje, tak samo jak uwielbiam jego parę z Tobim, wiesz, i on wtedy, jak był z Kakuzu, no to był taki, wiesz, nie z Kakuzu, tylko jak był z Sasorim, to był taki padawan, no to jeżeli był, jak był z Tobim, no. To zaczął udawać takiego, wiesz, klata wypięta, taki, że on jest taki fajny, tak. Nie, i Tobik mu cały czas to psuł i on się wkurzał, i wiesz, on był taki jeszcze młodziutki, taki jeszcze nie do końca uformowany. No, nie wiem, psychicznie. Czy 18 lat nie miał, jak umarł. Miał już jakieś 16/18 prawdopodobnie. Tak, no wiesz, porównanie do Akatsuki całego, to był najmłodszym członkiem i to by far, bo tam ludzie potrafili mieć swoje lata. Sam Sasori tam 40, jak nie z 50. Tak, no znaczy to tak jak mówisz, albo ktoś go lubi, albo nie. Mi kompletnie on był obojętny. Mi się też podobał sposób, w jaki zginął, na przykład. Fajnie się go oglądało. Widowiskowy był. Rozrywki był spoko.
Tak, widowiskowy, dla rozrywki było naprawdę spoko, ale no, mi on kompletnie... A to jest jedna... Może kompletnie nie siadł, no. To źle powiedziane, po prostu nie siadł tak, jak widzę, jak fani jego mówią, że on jest po prostu przezajebisty. Dla mnie nie jest, dla mnie jest po prostu postacią jest, bo jest. No spoko, mi się też Dajara to jest jedna z tych śmierci, która mi się bardzo podobała, żeby on naprawdę do końca został sobą. On w tej walce nie musiał tak, ginąć, nie uwzględniliśmy tego i to jest tak, on jest jakby poskładany, od początku do końca był tak. Zły, jakby, można powiedzieć, nie? Zły, że kierował jakby, on miał tak bardzo wyrąbany na ten świat, on po prostu robił bomby, on nimi rzucał, tak. Go interesowała tylko sztuka, nieważne czy rzuci ją w babcie, czy rozwali zamek, czy rozwali miasto, on po prostu chce wybuch. I to było piękne, że on się po prostu tym jarał. I nic go Naruto naprawdę nie interesowało. Ty Dara! Przestań! Będzie przyjaciółmi on. Bomba. Ej, przestań! Katsu! Coś tam. I to będzie cały czas. Tak by to wyglądało. To mu wystarczy do życia. Tak jak Naruto by odpowiedział Datte Bajo, tak on powiedział Katsu Yelo, nie? Tak. Dlatego mi się to w nim podobało i tak samo jego śmierć. On nie musiał naprawdę ginąć. Ale on zginął, dlatego, że chciał pokazać tą swoją ostateczną sztukę, żeby każdy ten wybuch zapamiętał, bo on będzie tak wielki i tak dalej. Naprawdę... Ani jego życie własne go interesowało, ani życie innych, tylko i wyłącznie ta swoja sztuka i dlatego dla mnie był w jakiś sposób unikalny, bo jednak niby z Sasori mieli jakby to samo hobby, w sensie nie może nie hobby, ale taki cel, że ta sztuka, no to jednak się różnili mocno, bo Sasori mi się wydaje, że posiadał tą wielką mądrość i jednak jakoś tam tą historię i spojrzenie na świat, to Deidara nic nie mamy. On po prostu uciekł z wioski ale kamienia. Ale to też właśnie nie jest mu potrzebne, nie? Tak. Mam wrażenie. On tak, bo nie mieliby co nam przekazać, on po prostu taki jest. On chce uciekł z wioski, ukradł tą specjalną technikę z tymi językami, został terrorystą, bo on po prostu od początku jest na tym uwarunkowany i tyle. Zero smutku, zero tego, 300 zabawa i widowiskowość z jego wykonaniu. I to jest, jego postać jest naprawdę spoko. No, tylko się wydaje, że, mówię, to albo komuś siądzie, albo komuś nie siądzie, jest tyle. Tak. Nie powiedziałbym, że jest złą postacią. Po prostu on jest Deidarą. Nie da się go inaczej opisać. Znaczy da się oczywiście, ale wystarczy powiedzieć, że on jest Deidarą. Nic więcej nie trzeba dodawać. Tak, i według mnie to jest git. Według ciebie tak jest tak różnie. To dla ciebie jeszcze w sensie, no jest widowiskowy, ale jakoś niespecjalne uczucia do niego. No, nie ma dla mnie, szkoda, że zginął, albo fajnie, że się pojawił. No to przejdźmy sobie do następnej pary, czyli Hidan Kakuzu, czyli teraz taka w końcu, nie w końcu? Tak, może powiedzmy, że to są dopiero z krwi i kości ludzie źli. Jeden popatrzony w pieniądze, który naprawdę sumienia nie ma. I drugi jest dobry według swojej religii, on robi coś dobrego. A drugi po prostu robi to, co powinien według swojej religii. Robi dobrze, w sensie, wiesz, on ma to w głowie, że on robi dobrze. On nawet, wiesz, on mówi takie teksty jak ja cię oswobodzę, wiesz, ja cię zrobię coś, żeby ci ulżyć. W sensie zabiję cię, złożę ci ofiarę dla Yashina i cię oswobodzę, jak tam się mówi. Na przykład tak do Conan powiedział, nie? I to jest znaczy, fajne z nim, że on jest taki zły, ale jednak w jego oczach to nie jest złe. Mimo tego, że jest psychopatą totalnym. Ja robiłem cały odcinek na temat jaszynizmu, nie? To nie jest takie obvious, bo właśnie w Naruto zostało to bardzo, bardzo, bardzo słabo opisane, nie? Słabo przedstawione, to jest w ogóle cała religia, to już istnieje. No na podstawie, w sumie bardzo dużo w Naruto jest takich mitologii. To jest Naruto. Masa wrażenie, tego. Że Naruto to jest 99% mitologii wszystkiego. Na każdym kroku znajdziemy coś z jakiejś japońskiej starożytności i nawet z dzisiejszych czasów. No sporo tych. Autoreklama, obejrzyjcie ciekawostki, którekolwiek i zaraz się okaże, że on jest wzorowany na kimś, ten ma coś tam. Ostatnio robiłem o Roku Lee, okazuje się, że to jest po prostu Bruce Lee. Historia Naruto. Piany mistrz, Bruce Lee. Tam sporo jest tych sztuk walki. Tak. No dużo nawiązań, nawet bez jakichś tych możemy znaleźć. Tak to jest popularne w popkulturze. No, znaczy to okej, okay, bo tym bardziej dla nas jest okej, okay, jak my tego nie znamy, nie? To jest ciekawostka, że rzeczywiście to jest z czegoś tam czerpane, ale dla ciebie, dla człowieka, Polaka, czy kogokolwiek spoza Japonii, który nie zna tych wszystkich mitologii, to jest... To i tak nie jest ci potrzebne. Nie masz wrażenia, że oglądasz to fajna samo. Fajna ciekawostka w sensie. Fajna ciekawostka się dowiedzieć, jeżeli ktoś się interesuje po prostu. No ci z Japonii też może... bo też może myślą, że inni mają gorzej, bo oni wiedzą co, jak i dlaczego i może im się to fajnie też ogląda. Nie wiemy. Więc przejdźmy sobie może do... Jak ma stosunek do Hidana, psychopaty, który jest religijny? Powiem tak. Hidan jako postać nie bardzo mi się podoba. W sensie to nie jest... To jest kolejny raz, którego olewam totalnie. Bardziej mi się podoba jego religia, a nie sam styl bycia.
tylko po prostu to, że on jest tajemniczy pod względem tej, tego jashinizmu. I to tyle. On mnie w ogóle jakoś nie, nie jara. Mi się bardzo podobał jego charakter psychopatyczny. Może to nie jest właśnie... W sumie to dziwne, bo to nie jest postać, która się właśnie w moje bardziej Kakuzu, który jest taki chłodny, pewny siebie i potężny, bardziej się w moje gusta wpakowuje. Ale jednak oglądanie takiej postaci totalnie psychopatycznej, napierającej 24/7 i takiej trzymającej się do końca, tego śmierć jest zapamiętana do końca. Ja tego nie zapomnę, jak on jest głazami przez Shikamaru zabijany, w sensie zakopywany żywcem, będąc świadomy tego, że możliwe, że spędzi tu całą wieczność, to się cieszy, że Jashin go dopadnie z takim psychopatycznym śmiechem. To jest bardzo, możemy sobie porównać do takiego jokerowy charakter, bym powiedział, taki mocno jokerowy charakter. Ja Jokera też bardzo lubię jako taką postać, więc znowu to jest, nie wiem, powiedział pewnie, ja pewnie z całej Akatsuki będę mówił, że jest fajne i tak dalej, bo... To znaczy, to jest znowu ta sama sytuacja, co z Deidarą u mnie. Trochęczkę podobnie, no. To jest Hidan, po prostu, też można powiedzieć, po prostu to jest Hidan, nie? On jest taki energiczny, taki... jest zabije cię. Tak, on jest fajny do oglądania, ale właśnie, nie wiąże z nim żadnych takich uczuć, że oni byli najlepsi, ani jest zajebisty, ani jest zły. Oni byli najlepsi jako para, bo patrz, jakby bardzo skrajnie to jest specjalnie zrobione. Akatsuki potrzebowało takiej postaci psychopatycznej. I z drugiej strony mamy Kakuzu, który jest totalnie spokojny, chłodny, tak. I jakby jego celem jest tylko cele materialne. Gościu, który chce uzyskać pieniądze, kontra gościu, który wierzy tylko w religię. I mamy takie dwie skrajności, tak. I to idealnie, fajnie się, szkoda, że nie widzieliśmy więcej ich relacji, bo mi się bardzo podobało, oprócz Tobiego i Deidary, to mi się wydaje najlepsza para, taka do oglądania, taka najciekawsza, taka bardzo różna. To było najciekawsze, że czemu Pain ich tak dobrał, to nie wiem, ale chyba żeby ich wkurwić, albo nie wiem co, czemu nie do końca, no, ale... dlatego, że Kakuzu zabijał swoich poprzedników po prostu. O, rzeczywiście, to jest bardzo ważne, no. Tak. Że on nie mógł go zabić. Ja Hidana nie mógł. On to wspomina wielokrotnie zresztą. Tak. I to jest bardzo fajne. No, taki konflikt charakterów, bardzo mi się to bardzo podobało. Samo właśnie bardziej toni się jego cała postać. No i Kakuzu, teraz przejdźmy sobie, który no, zrobił wrażenie ogromne, jest... tylko szkoda, czekaj, że... Czekaj, zanim zaczniemy opowiadać, bo tu znowu jest my versus reszta świata, mam wrażenie. Bo Kakuzu bardzo dużo osób jakby nie lubi, slash, tak jak mówimy, że on został olany, źle pokazany, fabuła go zniszczyła, to jest nasze podejście, a cały czas ktoś mi pisze w komentarzach, a znowu o tym gadacie, a to w ogóle nie jest prawda, no bo to jest takie coś jak w Sasorim, jeżeli chodzi o moc, tak samo jak pisałeś, mówiłeś o kim, że robiłeś ten? Aha, research, no właśnie o Sasorim, tak. Samo o Kakuzu, trzeba trochę posłuchać, trochę poczytać, wyjść poza świat Naruto, ogarnąć na chłodno. Troszeczkę na domysły polecić. Bo inaczej to będzie dla ciebie losowa postać, nie? Tak, która jest tam, jest taka sama. Która się bije 3 odcinki, przychodzi Naruto, tak. On się staje kukiełką do pokazania techniki, myk i koniec. Jakby bez smutnego backstory, bez jakiejś przyszłości, bez jakiegoś takiego solidnego charakteru. Ma backstory, ale nie w anime akurat. Raczej wiemy o tym backstory, nie? A czy które tak, jakby specjalnie nie jest. Ono jest bodajże napisane w nowelce chyba. Nie wiem, czy przedstawione całe, czy tylko powiedziane, że tak było, nie? To ciekawe, ja sobie chętnie zobaczę, bo nie wiem, czy to co już widziałem, czy... Bo ta jego historia też nie jest długa, on był w tej swojej wiosce. Właśnie, też kiedyś o tym gadaliśmy, on poszedł, został zlecenie, był płatnym zabójcą, jakimś płatnym mordercą, dostał zlecenie na Hashiramę, dostał w pierdol i opuścił wioskę, kradnąc technikę, właśnie technici. Znaczy nie, on wrócił i go zamknęli w więzieniu za to że nie rozwalił Hashiramy. Pewnie go skazali na śmierć, bo tam jakieś pewnie zasady mieli i tak dalej. Tak, to on zajebał właśnie sekretne techniki właśnie o tych sercach. Stał się potężny. Chyba wszystkich wyrżnął w ogóle. Tak, brakuje mi tutaj tego, że jakby brakło, czemu on dążył za tymi pieniędzmi. Jakby on powiedział, że pieniądze są wszystkim, za pieniądze zrobisz wszystko. Właśnie, jednak... nie pamiętam, czy było jakieś tego mi stwierdzenie, dlaczego. Ja bym chciał jakąś historię z tym, że on tych pieniędzy po coś potrzebuje. Nie żeby nagromadzić i mieć się patrzeć na nie jak psychopata, albo mieć po prostu, patrz, jak taka silna, po co mu pieniądze? On chce zjeść, bum, rozwala bar, robi sobie, on może dostać co chce poprzez siłę. Po co mu są pieniądze? No, dokładnie. I tego motywu nie znamy, możemy sobie robić co najwyżej teorię.
coś mi do głowy wpadło troszeczkę, ale to już nie będę teraz rozgadywał. Ja nie wiem, nie wiem. Nie mam pojęcia, nie wiem, czy kiedykolwiek czytałem o tym, dlaczego nie? On chciał. Tego mi brakowało, ale ogólnie wpisywał się w moje postacie i to wszystko piękło jak bańka mydlana, potężnie. Czy jego siła wyglądała fajnie, to sobie jeszcze, to się nim zaciekawił, poczytał o nim czy databuku, czy jakieś tam właśnie nowelki, to jeszcze bardziej się nim zaciekawił. Ale jednak, jeżeli chcemy naprawdę uznać to za akacki, to najmniej o nim jakby możemy powiedzieć, jakby on ma taki charakter jednostajny bardzo. Pieniądze chuj i bardzo chłodna, silna postać, która została troszeczkę właśnie ta bańka mydlana, która sobie pękła, bo on został bardzo zeszmacony, a na wojnie... Mocno epizodyczny gościu. Tak, ja na wojnie jeszcze, wiesz, miałem nadzieję, że tu Kakuzu, kur, teraz w końcu on chyba pokażą. Jeszcze bardziej został opluty, nie? A to niż, chyba niż ta postać Wakatsuki najgorzej opluta na wojnie. No, jeżeli mówimy o niewykorzystanym potencjale, no to będzie jakaś topka potężna, tak. Top 5, jak nie lepiej w tej postaci, no to mogę zrozumieć ludzi, że powiedzą, że go jakby nie za bardzo ani pamiętają, ani gdzieś sobie tam był, spoko. Ogólnie się go design był piękny. No to jego design pewnie ludziom się może podobać, a dalej ciekawy już... Ciekawy był też. I tak, był cholernie przepotężny, ale oczywiście... No, taki niewykorzystany potencjał mocno, nie? Mówiliśmy wiele razy, tak, i to co znowu ktoś mi wypomni w komentarzach, że pierdolimy głupoty, że po prostu on został... No lany, no. On był po prostu workiem na Rasen Shuriken i tyle. Tak, tak. Chociaż fajnie, że Kakashiemu spuścił w pierdol. To mi się tak, podobało. No, bo o to Jezu, jakie to zajebiste jest taijutsu. Ja już widzę. Trzeba było ostudzić tych fanów Kakashiego, którzy myśleli, że tysiąc technik będzie używał zaraz na nim. To mi się podobało. No. Kakashi, bo to był taki moment, w którym już Kakashi zaczął używać swojego kamui i odrywał końcówki ciała z 200 metrów. To mi się denerwowało. Troszeczkę. Ale już ci nie przeszkadza z Tobi, myślę, że Bito, który to robi. Nie, raczej znaczy, Tobi ma troszkę inną umiejętność, nie? On nie może urywać. Kakashi ma swoje tam lewe oko, prawe oko, czekaj, sobie przypomnę, prawe chyba oko. No to jego prawe oko właśnie robi to, a Tobiego robi co innego, nie? Jakby teleportuje się. No, akurat to jest antagonista. W sensie, no dobra, to jest postać, dobra, która mi pasuje. Nie Kakashi. Kakashi go lubi, ale to nie jest postać, która się w moje gusta wrękowuje. To przejdźmy sobie w sumie dalej, bo który nam został zakacki. Może przejdźmy sobie do czegoś grubego typu. Myślę, że możemy wszystkich Ame, w sensie dzieciaków, tak jak mówię, Konan, Nagato i Yahiko wrzuciłbym do jednego wora. No, można powiedzieć, że Yahiko nie zdążył być, ale wrzuciłbym nawet tych wszystkich do wora, bo dla mnie oni są osobiście żadna z tych postaci nie jest ciekawa. Dla mnie, jeszcze o Nagato mógłbym troszeczkę powiedzieć, bo według mnie Pain, Jezu, jak lubiłem Paina, to znaczy, moja ulubiona postać, hej, Pain, nie? Dobra, nie żebyśmy Pain. Się zrozumieli. Pain nie równa się Nagato u mnie. Tak samo, w sensie Nagato jako antagonista jest dla mnie... Nie jest ani fajny, ani fajnie wygląda, ani nie ma nic ciekawego. Podobał mi się w Edo Tensei, jak stracił, w końcu przestał mówić i zaczął używać umiejętności, to wtedy mi się rzeczywiście podobał jako ten młody, taki z czerwonymi włosami z Rinneganem, to naprawdę koks. Tak. Ale ten taki płaczący, klujący krwią, zniszczony wszystkim, nie podobał mi się. To Talk No Jutsu, które przestraszony też przekonuje. Dzieciak też kiedyś, no... Tak, no, że to też mnie przekonuje w ogóle. No i ten sam Pain, to jego, ten Tendo, on się nazywał Tendo, ten Pain, nie? Bo te tamte Painy, to dla mnie to było gówno. Takie nie podobało się w ogóle. To nie było aż takie gówno. Oczywiście Tendo się wybijał totalnie jeżeli chodzi. Tendo robił 95% całego Paina. Ja byłem bardzo zawiedziony, jak się dowiedziałem, że Pain to nie jest jakby sama w sobie osoba, tylko jest sterowaną marionetką. To bardzo mi zabolało. Tak. I spadł, mocno leciał. Jakby to była postać taka sama w sobie, Pain, i Nagato, jak ktoś tam może, nie wiem, pomagający mu z cienia, nie wiem, jak to jak by tam ułożone było, no to Pain naprawdę byłby na moim top 3, no myślę, nawet 2, myślę, że Madara, a potem Pain by był, albo jak nie lepiej, bo kto wie, jakie miał odczucia wtedy potem. No i tak to sobie pękło, nie? Pain bardzo fajny antagonista. Powiemy o trójce, w sensie Konan, Yahiko, Nagato, to ja bym powiedział, że mech. Jako antagonista ale... pisali się słabo. Tak, ale no Pain to tak, Pain to robił robotę, tak. Pain to on jest się topka. Mało pojawiał, bo tak naprawdę to jest tylko ark, gdzie walczył z Naruto. I Jiraiya. Jiraiya, rzeczywiście. No i tam miał jakże ten, że bił kogo tam, jednego z Jinchuriki, Utakate chyba? Tak. Ale powiedzmy sobie szczerze, to był chyba filler nawet w ogóle. Nie, to możliwe, że to był filler. Chociaż wiesz, to wie teraz, bo nie to wiem, dobra, była, to nie była ważne. Pokręcona, bo tam wtedy ten. I co miałem powiedzieć? No i zapomniałem. Pain jest zajebiste.
jest zajebisty, tylko zapomniałem teraz dokładnie, co miałem powiedzieć. No i trudno, chyba wyszło mi z głowy, może sobie przypomnę. Ale to chyba nie ma znaczenia, myślę, że ja jestem i ty jesteś w stanie się zgodzić że Pain od początku, czyli po prostu można powiedzieć, że taki Nagato 2.0, tylko chodzi o to, że on był sterowany, ale miał zupełnie inne podejście niż Nagato. Takie właśnie pewne, stanowcze, zimne patrzenie. Przynosi możemy powiedzieć, że ten Pain i Tendo to taka maska Obito jest. W sensie Tendo pękł i nagle pojawił się ten Obito, który nagle taki niepewny siebie z zakrętymi ręczkami się jakby wiesz, nagle zmiana 180 stopni. No tak, no jutsu zadziałało oczywiście, nie? Tak, no bardzo podobny motyw. I właśnie to, co zapomniałem powiedzieć, no to Pain, jakby nie patrzeć, to pojawił się w najlepszym momencie dla całego Shippudena, całego Naruto. W sensie to były najlepsze momenty całej serii. Czyli Pain Arc, historia Jirai, The Gallant i tak dalej, i tak dalej. To były najlepsze momenty Shippudena. Według mnie, według wielu, wielu, wielu ludzi. Dobra. Tak, no niektórzy uważają, w tym też trochę ja, że po Painie się skończyło. Skończyła się Shilanka. A czy może nie aż tak, że była taka tragedia, ale to nie było tak, jak sobie ludzie wyobrażali w tamtym momencie, że będzie. No, bo wojna nie spełniła troszeczkę oczekiwań. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. O wojnie też pewnie przyjdzie wielu czas. Wojny nie przetrwało. Tak, tak jest, tak jest. Tak. Wojna trudny okres w życiu każdego człowieka, a oglądaj wojnę w Naruto to już w ogóle. Już tam ciulci wszyscy, co tam w wojnie walczyli. Weźcie, oglądajcie wojnę w Naruto. Nawet ostatnio ktoś pisał chyba, że wiesz, nasłuchała się chyba jakaś dziewczyna, że wojna jest taka i taka i dzięki temu teraz jej się ogląda lepiej. W sensie, to może działać, wiesz, działać, że w sensie masz tak zaniżone oczekiwania. Nie? Tak, tak. Oczekiwania kontra rzeczywistość. Ona sobie wyobrażała, że będzie takie złe, że była nastawiona na takie gówno, ale jednak nie było aż takie złe, jak sobie wyobrażała. Bo więc tam dobre rzeczy do wybrania, tak, nie? Więc w jej jakby oczach stało się dobre, a my po Painie mieliśmy takie oczekiwania. Przecież to było takie dobre, wiesz, Naruto stało się takie popularne w Shippudenie po tym Painie, to mieliśmy takie oczekiwania, a to było tak naprawdę takie. Ona miała takie oczekiwania, a to było takie, więc to było bardzo dobre. No i to w sumie tyle. Tak. I co, przechodzę sobie do kogo? To Obito Madara, może? Czy ktoś nam został z tego? No Itachi Kisame został na jeszcze. A, Itachi powiedzieliśmy sobie. Kisame też powiedzieliśmy. No, na samym początku powiedzieliśmy o nim sobie. Tak, tylko Itachi mówiliśmy tak głównie w pierwszej serii, w drugiej, no. To też powiedzieliśmy. Nie, no, w sumie wszystko powiedzieliśmy. Można powiedzieć, że o Kisame wszystko. Też dużo nie powiemy, tak na wszelki wypadek sobie odpalę. No takie osobistości jak Jusobiwa chyba nas nie interesują. Zetsu chyba też nas nie interesuje. To były przejściowe postacie, chociaż które będzie, gdzieś tam... No. To powiedzmy, że jeżeli chcemy zahaczyć teraz jakieś postacie, to zostały nam Obito, Madara, Black Zetsu, Kaguya. I jak bym zaliczył do antagonistów w tej chwili. Dobra, no to pierwsza rzecz, polećmy Zetsu. Black Zetsu, tak? No, nie będę mówił... Mogłoby go nie być, kropka. Zablokowaliby ci film, jakbym powiedział, co mam na myśli. Ale do Wara ja go wsadził na pewno i wyrzucił do morza. Ja wiem, na myśli. Ale jestem tego samego zdania, że fajnie by było, jakby go nie było. I to no, samo chyba mi, mogę powiedzieć o Kaguyi po prostu. No, mi zepsuł wolę, ale Kaguya niestety była uwarunkowana tym, że musi być Boruto. Kaguya jest dla mnie wynikiem tego, że będzie następna seria. I no dalej tak, kontynuacja. Tak, już mówiłeś to chyba w poprzednim podcaście i ja tak, no i to jest ciągnięte Boruto, i będzie ciągnięte do samego końca z tymi odskimi. Nie wiem, źle odmieniłem, no i z tą Kaguya, cały czas ta Kaguya też się przewija od początku do końca. Więc to jest ten motyw, która niestety, no też sposób, w który się pojawiła był jakby, ale przejdźmy sobie od początku, może od Obito. Obito troszeczkę już powiedzieliśmy, zahaczyliśmy, bo to jest znowu Talk no Jutsu. Troszeczkę tak odrzucił i o ile, tak jak mówiłeś, on był bardzo fajny i taki charyzmatyczny, pewny siebie. On był, wielu ludzi mówi i w sumie często się to powtarza, że Obito grał lepiej Madarę niż Madara. W sensie bardziej się podobał wielu ludziom jako taki pewniak. No. Taki niedostępny człowiek, którego nie dosięgniesz. Jest, no, też mi się to bardzo podobało. I tak samo Czar Prysk po zniszczeniu maski. On się stał taki jakby poboczny, taki, wiesz, Madara się pojawił obok niego. I nagle, wiesz, zaczął wydawać mu rozkazy. Obito, ty się zajmij Kakashi i Gajem, a ja lecę po 9-ogniastego. I on, wiesz, taki, kurwa, wiesz, rzucił mu broń. Doga, bo zgłodniałem, już 2 dni walczymy. No to... No. Taki stał się takim pupilkiem troszeczkę Madary, takim poplecznikiem jego. Zszedł na drugi plan troszeczkę i nagle się okazało, że to jest taka troszeczkę wystraszona sarenka, nie antagonista, ale do momentu rozbicia maski naprawdę fajne to było. Tak, no... Jako antagonista spełnił swoją rolę. W każdym chyba momencie, nie? Zajebisty był. Tak. I no naprawdę, momentami naprawdę tego Madara troszeczkę lepiej grał. Bo Madara mi się w wielu rzeczach też jakby nie podobał. Jego na przykład, no to jest uwarunkowane pewnie fabułą, ale nie zabicie Kage.
po prostu pójście sobie. Wspomniał o tym, że nie możecie przeżyć, bo zobaczyliście, moje Perfect Susano. No to co zrobił? Zostawił ich. Zostawił ich po prostu i poszedł dalej. Ale to jest też trudność, mówiłem o tym, nie? To jest trudność, tak. To jest też trudność balansu. Ktoś, już byliśmy tak daleko, no czym dalej w las, tym ciężej. W każdym shonenie szczególnie, no i pewnie w każdym takiej twórczości, czym dalej w las, tym ciężej jest. Powiedzmy, siła doszła już do takiego stopnia, że ciężko ją zbalansować. Tak naprawdę mówiliśmy sobie, Madara powinien odpalić sobie Perfect Susano, zdeptać ich jak robali, by się skończyło. Albo spamować po prostu bombami 10-ogoniastego i tyle, no ale nagle... Ale musi być show, musi to jakoś wyglądać, tak. Nie? Nie może być wszystko takie proste. Dlatego ten balans, widzisz, to boli. On się stał tak silny, że to co się działo było słabo logiczne. A to w ogóle jak on się stał już tym Jubim, Boże, przecież to powinna być taka masakra. No, wiele rzeczy tam były takich niespójnych przez to właśnie, że te postacie były już tak za silne. Obito przestający używać Kamui, Obito nie używający stylu drewna, używający go jak był mały, używający go dwa razy na początku w walce z Kakashim, potem całkowicie znowu olał styl drewna, który jest potężny, którego jak widzieliśmy wcale nie ma tak źle opanowanego zresztą. I to samo Madara, używający sobie Kamui w trzebie Jubito, a Obito nie użył go ani razu. Mając Kamui, nie użył go ani razu w formie Jubito. Przecież to jest niezniszczalne. On był najsilniejszą postacią dla mnie we wszystkim. On ma Kamui, jest Jubito. Weź go rusz. Nic mu nie zrobić. To, że on jest, no to jest świetlność szybki. To jest takie przesadne. Obito / to by im powiedzieliśmy też, myślę, wszystko. Po prostu jako Tobi, no to było naprawdę dobra postać dla mnie we wszystkich momentach. Ale został szmacony. Ogółem odróżniam Obito na trzy osobistości, czyli Tobi Śmieszek, tam ty też mówiłeś o tym i ktoś mówił, że to jest naprawdę trochę biały Zetsu, ten to Gara. To nie jest osobowość Obito, według mnie jestem 100% pewny, że to nie jest Obito sam w sobie. To nie jest Obito, który miałby skłonności do takiego zachowania się. A identyczny charakterek przedstawił nam Guru. Ale nie mówiłeś to w własnym odcinku. W tym naszym chyba wspólnym nie gadałeś o tym, że Obito właśnie jako ten miał dzieciak, że on po prostu jeszcze był dzieciakiem i mógł sobie śmieszkować? Tak, ale myślę, że po tym starciu z Rin, to taki nie za bardzo był, jak przyszedł do tego Madary z tą swoją miną, z taką już pewnością siebie, z takim zrezygnowaniem totalnym. Myślę, że to już nie był jego charakter, ale wydaje mi się, że nie bez powodu. Za dużo nam przesłanek dali ku temu. Nie bez powodu pojawił się ktoś taki jak Guru Guru. Nie bez powodu miał tą samą maskę co Tobi. Nie bez powodu miał identyczny charakter. W sensie, po co mieliby to robić, jeżeli chcieliby nam powiedzieć, że to jest Guru Guru. Dodatkowo, klarownie pokazano nam, że on się staje pancerzem Obito. Mhm. Identycznie właśnie zawierając w tą maskę się, jak uciekał z kryjówki Madary, żeby pomóc Rin. To dla mnie jest za dużo, żeby sądzić, że to takie było dodatkowo, nie patrzmy na to. To jest za dużo dla mnie. To on po prostu był w jego ciele, według mnie. On sobie mógł spać, mógł sobie być, dlatego mógł zmieniać głos w każdej chwili. Więc po co miałby mówić hi hi hi, ha ha ha, o, nie wiedziałem, że Itachi zginie, a potem żartowałem. To jest fajne fabularnie może, ale dla mnie pełni logiczne jest to, że po to pokazali nam Guru Guru, żebyśmy wiedzieli, że cały czas się trzymał na nim ten... Black Zetsu. Ale nawet jeśli jak to tak nie było, to i tak dla mnie spoko. Tak. Spoko jest Tobi. Zarąbiste to było. Śmieszek. Ten motyw, śmieszek / poważny to było zarąbiste. Tak, i ten poważny właśnie. Jak w ogóle kojarzę moment, że on sobie szedł, tam chyba jak złapali Isobu i on takie, no to teraz mogę mówić normalnie i wiesz, taki głos po prostu... niski. Jeden niski z lepszych głos Madary i w angielskiej, i w japońskiej wersji to jest coś niesamowitego, naprawdę. No. Mam nadzieję, że w polskim też by zrobił takie Kumalski! Tak już widzę głos Madary, kurwa, tego, Karolaka. To by wzięli pewnie. Ja bym płakał. Proszę, jak ktoś ma umiejętności, zróbcie Karolaka z Madary. pasuje. No. To co, przechodzimy jeszcze do Madary? Czy uznajesz, że to Madara też już jest? Trochę też powiedzieliśmy o Madarze, mam wrażenie. Madara cały czas się przewijał, co? Madara się przewijał na początku, gdzieś w środku, gdzieś przy okazji Kisame, gdzieś przy okazji Uchiha, gdzieś przy okazji Obito cały czas. Nie ma co powiedzieć, że Madara już mam... Nie ten na przykład Obito grany przez Madarę, w sensie odwrotnie, Madara grany przez Obito. Tylko po prostu Madara, który
tak naprawdę miał backstory od pierwszego Naruto, a pojawił się finalnie tak jako postać, o Boże, lata, lata później i zrobił robotę. Tak, tylko jednym takim dla mnie minusem jest to, jak on się rozstał z wioską i po prostu wszystko, co powiedział przedtem, zostało olane. Tam brakowało jednego, dwóch odcinków, po prostu dla żeby to przedstawić. Może nie brakowało, jakby mogli to poprowadzić inaczej, no i tyle, no. Mhm. Jakoś, tak. No mi się wydaje, że jakoś bym to mógł uwarunkować, ale też nie wiem, czy to byłoby dobre na przykład dla ciebie, czy by się spodobało, ale mam takie pytanie, czy Madara jest według ciebie najlepszym antagonistą w serii? Najlepszy antagonista w serii? Masz do wyboru, nie wiem, Paina, nie, Tento. Pain. Chyba Pain. W sensie, Pain jest dla mnie taką postacią, ja nie mam żadnego zarzutu do Paina, jest od początku do końca dla mnie po prostu mega kozakiem, nie? Mhm. Okej, okay, ja to rozumiem w pełni to rozumiem. Też... A Madara? Madara jako antagonista? Nawet powiem ci tak, on nie musiałby dla mnie być zły, po prostu jego styl bycia mi się podoba. I teraz ktoś może mi zarzucić, że jak ci się Deidara nie podoba? Jest taki, wiesz... Ale to są dwie inne postacie, tak dalej. Ale Madara ma dużo wspólnych cech z Deidarą, w sensie nie jest taki... Trochę czasami jest też głupkowaty, jak Hashirama wpadł, to on mówi: chuj, nie walczę z nimi, Hashirama, chodź, walczymy, nie? On, tak, zaraz. Tak. On też swoją miłość ponad walkę, jakby, wiesz, chce, gościu, który chce być wybawcą, który chce niby wszystkich uratować, zabijając przy tym kogo popadnie, bo uwielbia walkę, tak. Jakby wszystko odkłada na bok, po to, żeby powalczyć sobie z byłym kolegą. I to też naprawdę dużo tej hipokryzji jest, żeby wymieniać błędy Madary. Znaczy, i akurat to mi się podobało, dobrym, jak on sobie to odłożył, bo to było gag fajny, nie? Tak. No, Kishima to lubił sobie takie rzeczy wtrącać bardzo, ale to było fajne. Ale jeżeli myślimy na logikę i jeżeli myślimy o tym celu Madary i przedstawieniu go, no to już troszeczkę możemy mieć jakby zarzucenie. Nie, to jest żart, że to jest tylko po prostu uzasadnienie. Mi się troszkę nie podobało to na wojnie, wiesz? Te żarciki, jak na przykład Sakura nie wiedząca, kim jest Minato. I wiesz, i się pisze: o Boże, to tak samo było w tym. Było przecież w pierwszym Naruto, jak Anbu nie wiedziała, kim jest pierwszy, drugi Hokage, jak ich ten skrzesili. To było: a kto to jest? Na skalę macie, nad sobą macie typa, który wygląda dokładnie jak on. Czemu nie wiecie, kto to jest? To jest niemożliwe tego nie wiedzieć. Zresztą oni przyszli sobie na wojnie, to wszyscy ich rozpoznali bardzo dobrze i to wymienili ich imiona od pierwszego do ostatniego. Już nie wspominając o tym, że nie wiedzieli, że Naruto to nie jest syn Minato, ale to już też sobie odpuścimy tym razem. Madara może wiele zarzucić i te gagi na te wojnie mi się też nie podobały. W sensie, nie wiem, przychodzący Sasuke mówiący, że chce być Hokage i te miny. Takie, wiesz, nie, znaczy, dla mnie mi to nie był moment właśnie na żarty. Widzisz, bo ty już przedtem mówiłeś, że Boruto dla ciebie jest lepsze od pierwszego Naruto, bo ci się ta komedyjka jakby nie podoba. Mam wrażenie, nie? Komedyjki to nie jest mój klimat. Ja lubię sobie wtrącić, jak przykład taki Tobi Deidara gdzieś tam na boku, ale nie w jakichś poważnych momentach wtrącić, na przykład, to mnie wyprowadza z rytmu. Nadchodzi jest czwórka Kage, mówię: kurwa, tyle na to czekam, serce mi bije, Minato się pojawia, Madara przychodzi, chce się napierdalać, a tutaj, wiesz, dzieje się taki gag, że przychodzi ze Sasuke: I want to become Hokage, nie? I wszyscy takie miny, tak jest. A to właśnie dla mnie wyprowadza z rytmu. To jest po prostu mój klimat akurat. To jest taka różnica, że to jest mój klimat totalnie. Ja uwielbiam w poważnych tematach się śmiać. Ja robiłem odcinek, że co mi tam dało Naruto i mówiłem o różnych tam rzeczach, ból i tak dalej. I dałem tam przykład tego, że kiedyś kupiłem Battlefielda za 5 dych, po czym się okazało za tydzień, tego samego dnia, że to był tak naprawdę tylko DLC, a nie podstawka. Później musiałem kupić kolejne Battlefielda, kupiłem go za 50 zł, a za tydzień była darmowa wersja Battlefielda z 3. Ja uwielbiam takie rzeczy wkładać, ja nie umiem być w 100% poważny, nie? Ja cały czas pajacuję i lubię to po prostu, dlatego dla mnie to siada totalnie, nie? Jeżeli chodzi o... No mi to zależy. Mi w takich poważnych rzeczach, jak się wkręcę w coś poważnego, no to takie wyprowadzanie z klimatu troszeczkę, no to wiadomo, niektórych to napędza jeszcze, że się staje lepsze, niektórych to troszeczkę spędza z tropu. Na przykład, wiesz, jakbym oglądał horror i nagle, wiesz, coś śmiesznego by się stało, mówię: nie no, kurwa, chcę się bać, ja oglądam horror. Coś takiego, no ale wiadomo, Naruto jest takim dziełem wielowątkowym, nie tylko dramatem, Naruto, nie tylko ten... Naruto jest wszystko. Tak, Naruto zabiera ze sobą wszystko.
No, ale to, co w jakim momencie się pojawi, to już kwestia indywidualna pewnie. To może tak, przejdźmy sobie od razu do Kaguyi, której w sumie też mówiliśmy wiele. I to w tamtym podcaście po prostu nam się nie podoba. W jaki sposób się pojawiła, w jaki sposób podoba. Się zakończyła, w jaki sposób, jakim sposób, sposoby bycia, sposób backstory. Co nam się podoba? Coś podoba się, cokolwiek? Wygląd nie, ja jest, nie jest taki zły. Nie, a to tyle. Nie mam chyba niczego, co by mi się podobało w Kaguyi. Naprawdę nie mam niczego. Ludzie od jej wyglądu, który był nudnawy dla mnie, do jej całej historii, backstory, do tego, jak została pokonana, czy jakie miała umiejętności. Mnie w niej kompletnie nic nie jara. Jak mówiłem o Deidarze, czy o tym, o Hidanie, że tak nie jarają, ale przynajmniej fajnie się ich oglądało, tak w Kaguyi, Jezu, jakby ktoś nie chciał oglądać Boruto, to ja bym nawet polecał skipnąć tę Kaguyę, nie? Ja wiem, że to jest ważne dla fabuły, ale to nie jest nawet trochę fajne, moim zdaniem. To jest wątek, o którym ja wiem najmniej, bo jak ja sobie rewatchuję x razy Naruto, Shippudena, no to skipuję cały ten ark. Skipuję, bo nie mogę, mi to serce, bo jak ja już wiem, że za odcinek skończy się tam i Twitchy Tsukuyomi się pojawiło, Rinne Sharingan wychodzi Madarze, ja już nie mogę dalej. Mi to tak kurwa boli, naprawdę. Zobacz, dla mnie jest jeden mały plus w tej całej historii arku z Kaguyą, który tobie w ogóle nie siada, a konkretnie reverse harem no jutsu na Kaguyi. No, to jest ten gag, który jest w poważnej sytuacji. To jest jedyny plus, który jest. To, o czym mówiliśmy. No, tak. To jest rzecz, która się bardzo spodoba, a ja mówię, mnie to tak też, mnie to tak denerwowało. Nie, jednocześnie świat, nie? Bardzo, bardzo chwile. Kurwa głupie i fajne zarazem. To się udało jeszcze, Mnie to boli, a ciebie, ty to uwielbiasz. Zależy z jakiej perspektywy patrzymy, nie? Jeżeli mamy brać na poważnie jakiś temat, analizować go, no to nie powinno się udać. To było po prostu zjebane. Ale jeżeli chodzi o tak samą tą scenę, dla mnie majstersztyk, że to w ogóle stało się, nie? Tak, no ja za bardzo jakby na poważnie biorę tą historię, żeby dla mnie to było zepsucie. Już? Ale no to był fajny moment taki, żeby się pośmiać. Wszystko zależy od czyli dla mnie, momentu. Może to był zabawny moment, ale nie, dla mnie, ja chciałem zobaczyć jakąś technikę już. Takie miałem takie zaskoczenie, takie, nie no kurwa. A niektórzy po prostu by się zaśmiali, nie? Jakby ile są dalej. Jakby nie rozmyślają, a gdyby to się nie udało i wtedy ona by zginęła. Ja myślę takim sposobem bardziej. A co by gdyby, wiesz, a reszta, nie wiem, ktoś tam sobie oglądaj i leci dalej po prostu, ha, i lecimy dalej. Bo tutaj trzeba odróżnić luźną rozmowę od takiego poważnego przedstawienia postaci. Na przykład, jeżeli miałbym przedstawić postać, zrobić odcinek o Kaguyi, opisać ci całą historię, tak jak to robię zazwyczaj z tym różnymi osobami, robiłem to o Hashiramie, tam Tobiramie, bleble, o różnych postaciach, tak. No to na pewno bym powiedział, że to nie powinno się udać, nie? Bo to jest taki, powiedzmy, na poważnie researchuję temat, patrzę na fakty, a nie takie po prostu gag. Czy przypomnijmy sobie, jak to zadziałało, bo to w sumie ona nie dostała żadnego krwotoku. W sensie, ona była zaskoczona. Tak, ona żyła z ludźmi, nie? Jej mąż był człowiekiem. To sobie przypomnijmy. Więc ona jakieś tam ma swoje libido i tak dalej, więc spodziewała się tego, spodziewała się jakieś techniki i nagle, wiesz, wychodzi jej ten, jakieś gołe dupy typów i nie wie, co się dzieje. No i dostała w pysk. Troszeczkę... I też, to jest takie, kurwa, nie wiem... Niby jest to trochę uzasadnione, prawda? Znajdziesz w tym logikę. Tak, oczywiście. W tej głupocie znajdzie się logikę, nie wiem jak to powiedzieć inaczej. Tak. No, to jest cała kwintesencja Naruto, postaci. Tak, tak. Bo to on robi głupią rzecz, która się udaje. Tak samo jak Bong, którym wygrał z Kibą, nie? Tak. To on też był po prostu... No, głupie to było, że on wygrał gagiem, a jednocześnie to uzasadnione. Pierwsza seria akurat mocno się tym kierowała, tymi na każdym kroku gagami, ale wydaje mi się, że pierwsza seria lepiej nawet potrafiła odróżnić poważne momenty od takich właśnie dramatów. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jak ja miałbym sobie przypomnieć humorek, to bardziej mi siada pierwsza seria na pewno. Mm? Bo jest taka... Było tego więcej na pewno. Moim zdaniem śmieszniejsza. Może tego, że oglądałem to jako dzieciak i było, o Jezu, no Naruto wypił już stare mleko i musi do kibla biec. Komedia! Ale mi to siada, nie? To w ogóle skończymy, bo... Tak, skończymy, bo ja znowu bym zaczął gadać o pierwszej serii, bo już coś przypomniałem. Lepiej to... Mamy godzinę 40, przecież w miarę i tak płynnie, bo to mogło być, nie wiem, gorzej czy lepiej, zależy dla kogo, jakie lubi materiały.
A mi też, wiesz, ludzie piszą, że lubią sobie do snu oglądać, czy cokolwiek tam, tak mówiłeś, nie? Spoko, tak, spoko. Dobra, ale żeby nie było, bo prosiłem ostatnio o pytania, zrobimy jedno, szybkie, na które odpowiedzisz bardzo, mam wrażenie, szybko. Dobra. Bo jest, mam trochę tych pytań, jeżeli chcecie, zadajcie kolejne, to może na może początek, podcast jak będą takie zrobi, długie, te... chciałbym zrobić osobny podcast z samymi pytaniami, ale póki co jest ich na tyle mało, że myślę, że nie będzie całego podcastu, a użyjmy chociaż jednego, jak ktoś będzie miał kolejne, to też można użyć, dorzucić do jakiegoś podcastu. No. Więc czytam, uwaga, pytanie. Gdzie pracuje Neko, że stać go na karmę dla kota za kilka stów? Dałby jakieś namiery czy coś. Dostałem też tą wiadomość, żebym na nią odpowiedział. I gdzie pracuje Neko, wiesz, nie będę wam podawał adresu, ale powiedzmy, że pracuje sobie na Excelu, dużo zdalnie, w takiej prywatnej firmie gościa i w sumie robię mu wszystko, co jest związane z komputerem. Nie wiem, jakiś, zajmuję się przetargami, jakieś tam, wiesz, umowy tam spisuję. Mhm. Ciężko powiedzieć jednoznacznie, co robię. Robię wszystko, co potrzeba, co jest związane z komputerem. Nie zwałem tego informatyką, bo to nie jest nic informatycznego, ale trochę taki, mogę zrobić więcej, bo wiesz, to jest prywatna księgowy, firma. Księgowy slash... Tak, wiem, ciężko nazwać to, jakkolwiek ci powiem. Tak, a powiedzmy pseudoinformatyk, w sensie zajmuję się komputerowymi rzeczami, jakbym miał komuś tłumaczyć na prosto. Ja też się kiedyś zajmowałem po prostu Excelem głównie, nie? Prowadziłem Excel plus tam jakieś rzeczy. Mhm. No, to tam. Jakieś obliczenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakby konkretnie ci nie powiem adresu i myślę, że rekrutacji nie ma. Tak, go jeszcze. Chyba, że się zwolnię, to dam znać, napiszę do tej osoby. Tak. Może akurat wskoczy na moje miejsce. Zobaczymy. No, to ja jakby wiedziałem, że nie powiesz dokładnej nazwy, bo czemu miałbyś mówić, nie? Ale, nie, ale, widzę, ten, mogę, ale taki, nie mogę. Takim gagiem zakończymy ten poważny temat. Tak jest. Wiesz, takie jak w Naruto, zrobimy to, co oni robili cały czas. Tak, my to akurat jakoś zbytnio nie trzymamy poważnej atmosfery, więc tutaj można wtrącać tak wiele rzeczy. Dobra, naprawdę już kończymy, ja w sumie za 10 minut zaczynam live'a. Także na styk, także wszystko. Ja siedzę jeszcze. Ja se zjem może coś dzisiaj, która jest 15, zajebiście. 7 wstałem. Coś chcę zjeść, także. Także dobrze. Chyba tyle. Także do następnego podcastu. Widzimy się za tydzień we wtorek o 16. Pamiętajcie. Siema, cześć. Siema, cześć.